Witam wszystkich radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana prezydenta, pana sekretarza, panów prezydentów. Na dzisiejszej sesji, zgodnie z listą, jest obecnych 20 radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż na sali obecnych jest 20 radnych, czyli wystarczająca ilość radnych do podjęcia prawomocnych uchwał. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do przedstawienia porządku obrad. Porządek obrad pierwotny. Jest to porządek datowany z 11 marca 2015 roku. Porządek ten został zmieniony. Po pierwsze, w drodze pisma pana prezydenta z 12 marca, gdzie pan prezydent na podstawie artykułu 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 2009 roku o samorządzie gminnym zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad 6 sesji Rady Miejskiej Grudziądza 25 marca 2015 roku projektu uchwały uchwalającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia na inkaso. Ten konkretnie punkt został przyjęty już w porządku obrad datowanym z 18 marca 2015 roku i ja także skorzystając z mojej inicjatywy uchwałodawczej i możliwości zmiany porządku obrad na co najmniej 7 dni przed sesją wprowadziłem projekt uchwały, który też Państwo otrzymaliście, zmieniający uchwałę w sprawie statutu gminy miasto Grudziądz. Czyli porządek obrad, Szanowni Państwo, który Państwo dysponujecie, jest 27 punktów. W międzyczasie wpłynęły dwa wnioski. Pierwszy wniosek od grupy radnych, który Państwo pozwolę sobie odczytać. Państwo otrzymaliście też projekt uchwały na wspólnych posiedzeniach komisji. W imieniu grupy radnych na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2013, pozycja 594, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku 6 sesji Rady Miejskiej Grudziądza 25 marca 2015 projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w ramach grudziąckiego budżetu obywatelskiego. To jest pierwszy wniosek, który został podpisany w imieniu radnych przez pana Michała Czepka. I drugi wniosek, Szanowni Państwo, który wpłynął w dniu dzisiejszym, to jest wniosek dotyczący też projektu uchwały. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2013, pozycja 594 z publicznymi cenami, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad 6 sesji Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 25 marca 2015 projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika miasta, podpisanym przez prezydenta miasta. Ten projekt został Państwu w tym momencie przed sesją rozłożony i możecie się Państwo z nim zapoznać. Tu jest prośba pana prezydenta, żeby od razu ten projekt, jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, został wprowadzony do porządku obrad bezpośrednio po informacjach prezydenta, czyli to byłby nasz nowy punkt trzeci, ale w tej kolejności jak wpływały projekty, wnioski, Szanowni Państwo, pierw będziemy wprowadzać do porządku obrad projekt uchwały dotyczący uchwały w sprawie wprowadzenia konsultacji społecznej w ramach grudziąckiego budżetu obywatelskiego. Ten punkt byłby bezpośrednio przed interpelacjami wprowadzony, czyli byśmy mieli w tym momencie 28 punktów. Jest wniosek, który musimy przegłosować bezwzględną większością ustawowego składu Rady. Czy jakieś wnioski na tym punktem chcieliście Państwo przedstawić? Pan Radny Sławomir Szymański, bardzo proszę. W sprawie przeprowadzenia konsultacji
Organizacji Społecznych w ramach Bieląskiego Budżetu Obywatelskiego. Po prostu przypomina mi się, tak przynajmniej do tej pory myślałem, że jest to wspólny projekt Budżet Obywatelski i wszystko to, co wokół budżetu się działo, że jest to wspólne dzieło całej Rady Miejskiej. Teraz nagle się okazuje, że jest to przywłaszczone przez klub radny Platformy Obywatelskiej. Z tego, co sobie dobrze przypominam, w poprzedniej kadencji wspólnie pracowaliśmy między innymi w Komisji Budżetu w tej sprawie i Państwo sami podkreślali zaangażowanie także opozycji, w tym chociażby radnego Tomasza Tomaszka. Również i pewne założenia już pojawiły się pod koniec poprzedniej kadencji. I również jeżeli chodzi o kadencję, która trwa 3-4 miesiące, też z naszej strony było pełne poparcie co do tego projektu. Dlatego tym bardziej się dziwię, dlaczego Państwo przywłaszczają go i mówią, że jest to inicjatywa czy też projekt klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Owszem, jest to inicjatywa uchwałodawcza wszystkich radnych, natomiast aby projekt uchwały trafił już na połączone komisje tydzień temu, zebrałem szybko podpisy wszystkich członków klubu radnych Platformy, żeby złożyć jak najszybciej do pana przewodniczącego. Natomiast chciałbym podkreślić, bo mówił pan o zaangażowaniu wszystkich radnych przy ubiegłorocznym budżecie obywatelskim. Tym razem pan prezydent zarządzeniem powołał specjalną komisję, która intensywnie pracowała nad podzieleniem grudnia na nowe okręgi wyborcze. I sam pan radny zgłosił swój akces do udziału w pracach tej komisji, natomiast na 3 spotkania ani razu się pan na nim nie pojawił niestety. Ale jest to projekt wszystkich radnych i wiele cennych uwag, między innymi pani radnej Marzeny Makowskiej zostało też uwzględnionych w tym projekcie. Za to serdecznie dziękuję państwu radnym. Jeżeli już pan dotyka mojej osoby, to ja pana poinformuję, że jeżeli były 3 spotkania, to ja wiem tylko 2, a na jednym nie było. Więc bardzo mi przykro, że pan wprowadza opinię publiczną w błąd. To jest ta kwestia, a proszę też pamiętać, że założenia co do tego drugiego już budżetu obywatelskiego były poczynione w poprzedniej kadencji. Sam pan dobrze wie, że już pewne sugestie, pewne pomysły się pojawiały i one dzisiaj po prostu są zrealizowane. O zmiany porządku obrad, ktoś z państwa chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę. W związku z powyższym, szanowni państwo, jest wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania konsultacji społecznej Radu Miejskiego Budżetu Obywatelskiego. Tak jak mówiłem na początku, byłaby to ostatnia uchwała przed interpelacjami. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Mamy 20 radnych na sali. Kto z państwa jest za zmianą porządku obrad? Poprzez wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Dwudziestu radnych głosowało za przyjęciem wniosku o wprowadzenie, więc jednogłośnie został zmieniony porządek obrad poprzez wprowadzenie tego punktu. Bardzo proszę sobie uwzględnić w porządku obrad ten projekt uchwały. I szanowni państwo, mamy wniosek oczywiście został przyjęty, proszę uzupełnić. I mamy teraz kolejny wniosek, to jest to wniosek pana prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika miasta. Tutaj zgodnie z prośbą pana prezydenta, który też występuje na wniosek o wprowadzenie takiej uchwały, proponuję ujęcie tego punktu bezpośrednio po informacjach prezydenta Grudziądza. Automatycznie będzie to punkt trzeci i wszystkie pozostałe punkty będą miały już kolejną liczbę porządkową. Skończymy porządek obrad w tym wymiarze na 29 punktach. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos nad wnioskiem o zmianę porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania, pani sekretarz. Mamy obecnie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika miasta. Kto z państwa radnych jest za zmianą porządku obrad poprzez wprowadzenie tej uchwały do porządku obrad? Dziewiętnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, także został zmieniony porządek obrad poprzez wprowadzenie tego punktu i jest to nas obecny punkt trzeci. Wniosek został przyjęty przez Radę Miejską. Czy jeszcze jakieś sugestie do porządku obrad z państwa strony? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przez Radę Miejską przyjęty. Dziękuję państwu. Przechodzimy do kolejnego podpunktu, punktu pierwszego, czyli przyjęcie protokołu z 4. i 5. sesji. Protokoły z zwyczajem były wyłożone w Biurze Rady. Na moje ręce do dnia dzisiejszego żadne uwagi nie wpłynęły, szanowni państwo. W związku z powyższym pozwalam sobie wnioskować o przyjęcie tych dwóch protokołów i bardzo proszę panią sekretarz. Głosujemy za przyjęciem protokołu z 4. sesji.
Kto z Państwa jest za? Dwudziestu został za przyjęcie protokołu z czwartej sesji. Został przyjęty protokół z czwartej sesji jednogłośnie. I Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania nad protokołem z piątej sesji. Kto z Państwa jest za przyjęcie protokołu z piątej sesji? Także został jednogłośnie przyjęty protokół z piątej sesji 20 głosami. Dziękuję bardzo Państwu. Pierwszy punkt wyczerpaliśmy. Przechodzimy do drugiego punktu. Informacja prezydenta Grudziądza. Oddaję w tym miejscu głos panu prezydentowi. Chcę przekazać następujące informacje. Modernizacja ulicy Sobieskiego na osiedlu Rząd kosztować będzie 6 100 000 zł. Inwestycje realizuje przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów ze Świecia. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część obejmować będzie przebudowę ulicy Sobieskiego na odcinku o długości około 450 metrów oraz przebudowę ulicy Konstytucji 3 Maja o długości około 155 metrów. Z kolei druga polegać będzie na przebudowie odcinka ulicy Sobieskiego o długości 769 metrów oraz łącznika pomiędzy ulicą Sobieskiego a ulicą Zachodnią o długości 100 metrów. Zgodnie z umową, część pierwsza zadania inwestycyjnego powinna zakończyć się do 30 listopada bieżącego roku, a druga do 29 stycznia 2016 roku. Aktualnie przygotowywana jest organizacja ruchu. W ramach modernizacji sieci tramwajowej zamknięty dla ruchu jest odcinek ulicy Wybickiego na wysokości od ulicy Solnej do ulicy Wąskiej oraz 100-metrowy odcinek ulicy Sikorskiego i odcinek ulicy Legionów. Ulica Legionów na wysokości od ulicy Kilińskiego do ulicy 6 Marca. Wykonywane są prace rozbiórkowe oraz przygotowywane jest zdrojenie płyty torowiska i chodniki na ulicy Wybickiego. Natomiast na ulicy Legionów po stronie jednostki wojskowej w kierunku budynku prokuratury również są wykonywane chodniki. Ponadto wykonawca jest w trakcie montażu sieci trakcyjnej od pętli Tarpno w kierunku ulicy 6 Marca. Trwa także montaż oznakowania pionowego na zakończonych odcinkach ulicy Legionów. Trwa również aktualnie remont muzeum. Do tej pory ułożono m.in. nowe pokrycie z dachówki, zostały przemurowane kominy ponad powierzchnię dachu, wykonano obróbki blacharskie, wykonano naprawę elewacji ściany szczytowej od strony południowej oraz od ulicy Klasztornej i Wodnej. Wykonawca przystąpił do konserwacji elewacji od strony ulicy Królowej Jadwigi i montażu Rynie. Zakończono wykonanie drugiego etapu modernizacji stadionu żużlowego, który obejmował przebudowę części trybuny od strony cmentarza. Zamontowano m.in. około 1000 nowych krzesełek dla kibiców. Wykonawcą była firma usługi remontowo-budowlane Jacek Wierzbicki z Mokrego. Przypomnę Państwu, że wartość tej inwestycji wyniosła 938 tysięcy złotych. Aktualnie prowadzone są odbiory techniczne. Grudziądzki Powiatowy Urząd Pracy pozyskał najwięcej środków finansowych ze wszystkich tego typu jednostek w Polsce z rezerwy ministra pracy i polityki społecznej na realizację programów specjalnych oraz na programy tworzenia spółdzielni socjalnych. Łącznie do naszego miasta trafi 2 300 000 zł, które pozwolą zaktywizować około 350 osób bezrobotnych. Urząd Miejski pozyskał 322 000 zł z unijnego dofinansowania na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa bazy edukacyjnej Centrum Edukacji Ekologicznej. W ramach zadania zaplanowano m.in. przygotowanie obiektów gospodarki leśnej w postaci kwater dla Danieli oraz rozbudowę infrastruktury dydaktycznej Centrum Edukacji przy ulicy Nad Torem. Powstanie także ścieżka dydaktyczna, która się będzie nazywała Kierunki Wykorzystania Drewna. Dzięki wsparciu będziemy mogli rozszerzyć ofertę Centrum Edukacji Ekologicznej oraz stworzyć m.in. paśniki, bramy, zimowe schronienie dla zwierząt oraz punkty obserwacyjne. Całkowita wartość projektu wynosi 398 tysięcy złotych.
miejskie wodociągi i oczyszczalnia natomiast realizuje projekt pod nazwą Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza. Powstanie budynek przeznaczony na Centrum Edukacji Ekologicznej oraz cele administracyjne Zakładu Gospodarki Odpadami wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 600 000 zł, a dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 338 000 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy promesę udzielenia dotacji na realizację zadań proekologicznych. Łączna wartość projektów wyniesie 125 000 zł. Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć. Wykonanie stacji informacyjno-edukacyjnych, wykonanie ścieżki edukacyjnej pod nazwą Kierunki Wykorzystania Drewna, czyli ten sam projekt, o którym wspomniałem wcześniej. Wyposażenie sali głównej Centrum Edukacji Ekologicznej w pomoce edukacyjne, organizację spotkań, wykładów, warsztatów, rajdów, festynów, akcji oraz zakup materiału sadzeniowego na potrzeby akcji Grudziądzanie sadzą las. Od 9 marca funkcję prezesa Zarządu Geotermii Grudziądz pełni pan Piotr Drzymalski. Przypomnę, że aplikację do konkursu na prezesa geotermii złożyło 8 kandydatów. Warunki formalne określone w regulaminie spełniło 6 osób. W ramach drugiego etapu osoby te były zobowiązane do przedstawienia koncepcji funkcjonowania spółki. 5 osób dostarczyło dokumenty i wzięło udział w drugim etapie postępowania konkursowego. Rada Nadzorcza Geotermii Grudziądz powołała na stanowisko prezesa zarządu pana Piotra Drzymalskiego. Piotr Drzymalski pochodzi z Grudziądza. Ukończył Wydział Ekonomiki i Organizacji Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Ekonomika i Organizacja Przemysłu. Ponadto studiował w Wyższej Szkole Ludowej w Libece w Niemczech. Przez ponad 12 lat pracował dla Międzynarodowego Koncernu Handlowego, gdzie zajmował się m.in. zarządzaniem i kontrolą przedsiębiorstw. Uczestniczyłem w konwencie prezydentów miast województwa kujawsko-pomorskiego, który odbył się w Inowrocławiu. Wraz z marszałkiem województwa oraz prezydentami Torunia, Bydgoszczy, Włocławka i Inowrocławia rozmawialiśmy na temat przygotowania miast województwa kujawsko-pomorskiego do absorpcji pomocy unijnej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Przyjęliśmy także stanowisko w sprawie szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa na lata 2014-2020. Wraz z radnymi Andrzejem Mioduszewskim i Jakubem Kopkowskim reprezentowałem nasze miasto podczas oficjalnej wizyty miast partnerskich Falun. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Norwegii, Finlandii i Niemiec. Program obejmował m.in. wizytę w szwedzkim inkubatorze przedsiębiorczości ukierunkowanym na firmy z branży komputerowej, a także spotkania z przedstawicielami samorządu i seminaria z zakresu rozwiązań informatycznych zastosowanych w urzędzie Falun. Po raz pierwszy wzięliśmy udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych w Cannes, podczas których prezentowali się wystawcy z 93 krajów. Grudziądz spróbował swoją ofertę w ramach stoiska województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Brodnicy. Koszty udziału samorządu grudziąckiego na targach finansowane były w 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa. Wartość całego projektu wyniosła 450 000 zł. Z czego poszczególni partnerzy ponieśli koszty w wysokości około 12 tysięcy złotych. Na targi przygotowaliśmy kompleksową ofertę, na którą składały się nieruchomości przeznaczone pod inwestycje przemysłowe i logistyczne, zarówno te należące do strefy ekonomicznej, jak również będące w posiadaniu miasta, Grudziąckiego Parku Przemysłowego i właścicieli prywatnych. Przedstawiciele 3 grudziąckich firm z branży stalowo-maszynowej wzięli udział w misji gospodarczej do Niemiec. Nasze miasto reprezentowały firmy SKS Connecto,
producent związek kablowych i zestawów przewodów oraz sprzętu elektrycznego, AC Metal, firma świadcząca usługi z zakresu obróbki blachy i metalu oraz firma CAD Production, firma świadcząca usługi projektowania i wykonawstwa konstrukcji stalowych oraz pojemników metalowych i kontenerów dla przemysłu. Podczas misji odbyli spotkania oraz odwiedzili wybrane stoiska, na których prowadzili rozmowy z potencjalnymi kooperantami i klientami. Program przewidywał także spotkania z przedstawicielami niemieckiej izby przemysłowej oraz Stowarzyszeniem Producentów Wyrobów Metalowych i wizytę studyjną w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Udział przedsiębiorców w misji finansowany był w 15% z budżetu gminy miasta Grudziądz, a w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt poniesiony przez nasz samorząd wyniósł 750 zł. Grudziądz zaprezentowaliśmy na międzynarodowych targach turystycznych we Wrocławiu, ITB w Berlinie oraz na Styku Kultur w Łodzi. Promowano przede wszystkim zrewitalizowane tereny poprzemysłowe oraz odbudowaną wieżę Klimę. Ponadto zapraszano uczestników targów do udziału w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście. Podczas targów poza Grudziądzem zaprezentowały się także inne miasta z naszego regionu, m.in. Bydgoszcz, Toruń, Nakło, Golub Dobrzeń, Włocławek. Udział w tegorocznych edycjach targów we Wrocławiu i w Berlinie finansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu województwa kujawsko-pomorskiej organizacji turystycznej. Jak co roku, na początku marca, na konferencji prasowej przedstawiliśmy ofertę grudziąckich instytucji kultury na nowy sezon. W kalendarzu imprez znalazły się dobrze znane wydarzenia. Przygotowaliśmy także kilka nowych propozycji, na przykład kino pod gwiazdami na Marynie, dni otwarte Góry Zamkowej i zwiedzanie wieży Klimek. W programie znalazł się również trzeci półmaraton w Grudziądz-Królewo, majówka na trawie, dni Grudziądza oraz gala światła i energii. Prowadzimy także rozmowy dotyczące organizacji w naszym mieście koncertu na miarę ubiegłorocznego sabatonu. Ale jeszcze dopóki nie mamy podpisanej umowy przedwstępnej, za wcześnie mówić o szczegółach. Jak co roku wręczyłem nagrody dla funkcjonariusza roku. Poszczególnych funkcjonariuszy nominowali komendanci Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Wyróżnienia wręczono w następujących kategoriach: Dzielnicowy Roku, Patrolowy Roku i Strażak Roku. W ramach akcji Czysty Grudziądz, mającej na celu likwidację dzikich wysypisk śmieci, do tej pory usunięto około 12 ton odpadów. Działania prowadzą funkcjonariusze Straży Miejskiej. Prace porządkowe wykonywane są przez więźniów zakładu karnego. Mamy wyznaczonych łącznie około 30 punktów, które zostaną uporządkowane. Ponadto w marcu dzielnicowi Straży Miejskiej rozpoczęli kontrolę nieruchomości pod kątem czystości i porządku. Wydano jak do tej pory 10 poleceń w związku ze stwierdzeniem nieporządku i niewłaściwego postępowania z odpadami. Również już na zakończenie informuję Państwa, że w Grudziądzu obradował sejmik prezesów PTTK województwa kujawsko-pomorskiego. Na spotkaniu omówiono dotychczasowe działania oraz kalendarz imprez na 2015 rok. W ramach wizyty w naszym mieście uczestnicy zwiedzili również zrewitalizowany obszar Góry Zamkowej i wieżę Klimę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Pan prezydent dokonał wyboru nowego szefa grudziąckich solany, grudziąckich geoterii. Czy w złożonej ofercie i w dokonanym wyborze nastąpił jakiś przełom? Czy ta oferta związana jest z jakąś szczególnie nową propozycją zagospodarowania grudziąckich solanek? Czy mógłby pan przybliżyć więcej szczegółów, kilka zdań powiedzieć co do zasadności tego wyboru i czy ten wybór przekonał komisję konkursową? Mogę uzyskać taką informację, bo wszyscy z wielką troską patrzymy na przyspieszenie sytuacji związanej z grudziąckimi solankami, na wykorzystanie tych wód, co niestety dzieje się w tempie całkowicie żółwim. Prosiłbym o informację. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie radny, ja czytałem i powtórzę, że Rada Nadzorcza
wybrała prezesa Solany. To są kompetencje Rady Nadzorczej. Nigdy nie ingerowałem i tu też nie ingeruję. Natomiast po zakończonym przebiegu konkursu, o którym przeczytałem i zapoznałem, że był dwuetapowo, ile osób było, ile było w drugiej części, Rada Nadzorcza zaproponowała i wybrała, to nie są kompetencje prezydenta, w tym tylko Rady Nadzorczej, na prezesa właśnie pana Piotra Rzymalskiego. Zadanie, jakie Rada Nadzorcza przedstawiła i właściciele, wspólnicy, jest takie, żeby uporządkować sytuację techniczną i funkcjonalną grudziąskich solanek. Państwo często tutaj macie ten temat funkcjonowania na solanek geotermii pod naszymi obradami w związku z dokapitalizowaniem ze względu na nieustanne remonty. Czyli przegląd techniczny ma nowy prezes zrobić, zmienić wygląd w sensie no, czystości tych solanek, jak również zaproponować nowe rodzaje świadczeń fitness i rehabilitacji. Jeszcze troszkę za wcześnie, panie radny, bo pan Piotr Rzymalski pracuje 10 dni. 10 dni, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Pan radny Kowal. Prezesa Solanek, mam takie pytanie, ponieważ to przede wszystkim wiem z doniesień medialnych, tak, że pan prezes w trakcie swojej pracy zawodowej był, jak się nie mylę, dyrektorem marketu Real, a później w CV, ale mówię, to mam z doniesień medialnych, tylko wiem, że zarządzał własnymi finansami. Czy jeżeli by była taka możliwość, to w dwóch słowach moglibyśmy uzyskać informację, na czym to polegało, no bo powierzamy mu dosyć duży majątek, tak? Ja proszę też, żeby mnie nie zrozumieć źle, że jestem przeciw. Tak mnie to zastanawia, bo ja w pewnym okresie życia też byłem bez pracy i nie potrzebowałem zakładać działalności gospodarczej po to, żeby zarządzać swoimi finansami. Jeżeli by można, to bym prosił. Tak, tak, w dwóch słowach. Konkretną odpowiedź. Czy pan prezes będzie kontynuował koncepcję rozwoju grudziąckich solanek, która się tutaj na tej sali pojawiła? To państwo zaproponowali pewną koncepcję dotyczącą wybudowania grudziąckich solanek w Lesie Rudnickim. Chcielibyśmy wiedzieć, czy ta koncepcja przez nowego prezesa będzie kontynuowana, czy zaproponował zupełnie inną w trakcie chociażby konkursu. Tym bardziej, że pewne koszty, i to wcale nie małe, na koncepcję zostały już wydane, więc chcielibyśmy wiedzieć, czy idziemy w tym kierunku, czy nie idziemy. A jeżeli nie idziemy, to w jakim kierunku idziemy? To jest bardzo konkretne i podstawowe pytanie. Pan przewodniczący, że wyrabia ad vocem. Oczywiście zdaję sobie, panie prezydencie, w pełni świadomość, że prezesa wybiera Rada Nadzorcza, ale cieszę się, że temat solanek stał się panu bardzo bliski, że jest pan zainteresowany losem tych solanek i nie tak jak na początku 2006 roku, gdzie deklarował pan, że nie przewiduje w ogóle tego elementu w swojej kampanii, ani w ogóle jeżeli chodzi o przyszłościowe rozwiązania. Natomiast mam wielkie obawy, że ten wybór jest tylko wyborem prezesa, który będzie, nazwę to, prezesem kosmetycznym. Będzie tylko poprawiał wizerunek tego, co jest, nie będzie uzbrojony w żadne środki finansowe dodatkowe, nie będzie uzbrojony w pozyskiwanie środków z zewnątrz, bo taki sygnał przynajmniej powinien po wyłonionej tej kandydaturze paść, że są jakieś plany, że są jakieś decyzje, które będą skutkowały w niedalekiej przyszłości już nowymi inwestycjami, nie tylko utrzymaniem i konserwacją kosmetyką, ale nowymi inwestycjami, które to przedsięwzięcie dzisiaj bardzo, bardzo potrzebuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panie. Jeżeli chodzi jeszcze o uwagi pana radnego Łukasza Kowalskiego, to ja przeczytałem, że 12 lat pracował dla międzynarodowego koncernu handlowego rzeczywiście w Grudziądzu, poza Grudziądzem, gdzie zajmował się między innymi zarządzaniem i kontrolą przedsiębiorstw. Był, że tak powiem, w Realu również, ale ponad Realem potem w jakichś ostatnich latach. Sieć Reala zmieniła właściciela i otrzymał propozycję pracy poza granicą kraju, z której po prostu nie skorzystał. I w tym momencie założył własną działalność finansową i jak ogłosiliśmy konkurs, to się zgłosił po prostu i został przez Radę Nadzorczą zaakceptowany, jeżeli chodzi o to. Natomiast w koncernie zajmował się zarządzaniem i kontrolą przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Szymańskiego, to oczywiście koncepcja związana z funkcjonowaniem solanek w innym miejscu
będzie i jest realizowana. Ona jest w tej chwili na takim etapie, że szczegóły są uzgadniane z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, gdzie byłem osobiście dwa razy, związane z lokalizacją tam, o której mówiliśmy na prezentacjach publicznych. To raz, dwa, w aktualnej sytuacji partnerstwa publiczno-prywatnego, ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym podlega zmianie, źle funkcjonuje, mało który samorząd korzysta z tej ustawy, która w tej chwili jest w naszym kraju aktualnym dokumentem. Jest w parlamencie, są w parlamencie zmiany. Kolejna sprawa, to również byłem w Ministerstwie Ochrony Środowiska związanym z tą koncepcją, to jest sprawa współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, bo tam to jest ta lokalizacja, więc ta lokalizacja i ta koncepcja idzie swoją drogą i swoim harmonogramem. Ona niestety jest dość długa czasowa, a te pieniądze, które były wydane na wcześniejsze działania, z całą pewnością nie poszły na marne. Wracając do ad vocem pana Kosińskiego, no trudno mi tutaj mówić poprawnie o przyszłości, że w przyszłości tak coś będzie, albo w przyszłości tego nie będzie. Poczekamy, jaka będzie przyszłość i zobaczymy, poznamy prezesa po efektach. W związku z działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej, bo tutaj widzę bardzo duże postępy, prace właśnie związane ze ścieżkami edukacyjnymi, zajęcia ciekawe, atrakcyjne. Ja mam pytanie, czy można by tą działalność centrum poszerzyć na popołudnia lub na soboty, mówię szczególnie o zajęciach pozalekcyjnych, bo sam osobiście, kiedy z tego korzystam, to na 2-3 miesiące przed zajęciami mogę się na te zajęcia zapisać, a to często no, nie wchodzi w tematykę i już po prostu no, już jest, jak to się mówi, po terminie. Czy te zajęcia można by dodatkowo także rozszerzyć właśnie w godzinach popołudniowych, sobotnich i dużo odezwy jest ze strony dorosłych, że też chętnie by w takich zajęciach popołudniami czy w soboty brały udział. Czy jest to możliwe? To jest moje pytanie i pytanie wielu mieszkańców Grudziądza. Dziękujemy i udzielimy pani pisemnej odpowiedzi. Jest pani naczelnik wydziału. Na pewno sobie zanotowała. Zobaczymy, jakie są nasze możliwości. Rozumiem, że pani pytanie brzmi, czy można poszerzyć funkcjonowanie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy nad Torem, bo o tym mówimy, o popołudnia i soboty. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma z państwa? Radni, panie prezydencie, co prawda o to, co chciałem spytać, nie było dzisiaj ujęte w informacji pana prezydenta, a chodzi mi dokładnie, to się przewijało także w mediach, sprawa straty szpitala, tak? Z różnych doniesień wiemy, że to może być 20 milionów, ostatnio nawet w telewizji słyszałem, że to może być w granicach 30 milionów złotych i o ile pana prezydenta tutaj stanowisko jest jak najbardziej racjonalne, gdzie pan prezydent mówi, że sytuacja szpitala, mówi o tym wprost, szpitala jest trudna, to pozwolę sobie zacytować dyrektora Nowaka, mówi, że ta strata nie ma znaczenia dla bytu szpitala. I być może ona dla bytu szpitala nie ma znaczenia, tak? Ale, ale ma znaczenie dla naszego miasta, dla inwestycji, bo albo będziemy musieli tą stratę pokryć, tak? Albo przekształcić placówkę w spółkę prawa handlowego, jak się nie mylę, tak? Albo zlikwidować i przejąć wszystkie zobowiązania. I powiem szczerze, że ta wypowiedź dyrektora mnie martwi. Tajemnica, spodziewamy się, mówię spodziewamy, bo trwa jeszcze dokładnie audyt finansowy szpitala, biegły nie zakończył pracy, nie mam jeszcze wyniku biegłego, ale wstępnych informacji pana dyrektora szpitala wynika, że będziemy mieli około 30 milionową stratę na działalności bieżącej, po raz pierwszy zresztą. Proszę państwa, płynność finansowa szpitala nie jest zachwiana, powiem tak, mamy około 30 milionową stratę, ale równolegle około 80 milionów do zapłacenia za wykonanie nadlimity w ostatnich 3 latach. W tym limity ratujące zdrowie i życie. Ja tu wielokrotnie na tej sali mówiłem, że funkcjonowanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ogóle generalnie z Narodowymi Funduszami Zdrowia w poszczególnych województwach jest dosyć dziwne. I nawet takie proste nadlimity, jak złamania, udary, zawały czy urodzenia nie są płacone i są kierowane sprawy do sądu. I sądy są również odwoływane, czyli apelacyjne i trwa to 3 lata. Czyli z jednej strony mamy 30 milionów straty na działalności bieżącej, z drugiej strony
około 80 milionów złotych za nieoddane przez Narodowy Fundusz Zdrowia za nadlimity. Jeżeli chodzi o ustawę, którą pan wspomniał, panie radny, czyli ustawa o działalności leczniczej, ona artykuł 59 mówi, jakie samorząd powinien podjąć działania w przypadku straty. Natomiast ten artykuł został zakwestionowany do Trybunału Konstytucyjnego przez dwa samorządy województwa mazowieckiego i miasta stołecznego Warszawy jako niezgodny z konstytucją. I nie sądzę, aby to przed rozstrzygnięciem, po prostu w niezgodności z konstytucją mówi się, że sprawa leczenia w Polsce jest sprawą rządu, a niezapłacone limity we wszystkich szpitalach, nadlimity, mają ogromny wpływ na stan ekonomiczny szpitali, który jest ujemny wynik finansowy i muszą za to odpowiadać samorządy. Czyli ta ustawa działalności leczniczej w tej chwili od września, prawdopodobnie zeszłego, któregoś tam 14 września jest w Trybunale Konstytucyjnym. Zobaczymy, jakie będzie rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Płynność szpitala nie jest zachwiana, bo oprócz działalności bieżącej, pan marszałek również, informowałem państwa, że szpital w ubiegłym roku pod koniec otrzymał 19 milionów, niespełna 20 milionów złotych jako zwrot poniesionych już wcześniej nakładów i te środki wpłynęły w tym roku. Powiem tak, chwalę pana dyrektora za to, tak, że nie patrzy na to, że nie mamy kontroli, nie patrzy na ratuje życie mieszkańcom nie tylko Grudziądza, ale mieszkańcom, przypuszczam, że całej Polski, tak? I to 80 milionów złotych jak najbardziej nam się należy, tak? Tylko że to jest proces, tak jak pan prezydent był łaskawy wspomnieć, to są sprawy sądowe, nie wiadomo jak one się zakończą. To na razie to 80 milionów nam wisi w próżni. Konsekwencje finansowe dla miasta i związek też z tą stratą, ale panie prezydencie, apelowałbym, aby pan za bardzo nie łudził się odnośnie tych nadwykonań, które niestety, ale finalnie nie będą w takim procencie, jak pan sobie zakłada, spłacane. Znaczy z tych kilkudziesięciu corocznie, które są w zasadzie wykazywane, tych milionów jest dosyć sporo, to de facto spływają te pieniążki na poziomie kilkunastu milionów, chyba jak pamiętam dobrze co roku, i te sprawy roszczeniowe, które trwają latami, nie są dla nas nadzieją, bo niestety musimy w sposób bieżący regulować płatności miasta i prosiłbym, aby tutaj za bardzo nie łudzić się, aby pilnować finansów miasta w sposób skrupulatny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze pytania, szanowni państwo? Pan radny Michał Czepian, proszę. No, panie prezydencie, skoro już temat został wywołany, to mam pytanie, kiedy skutek budżetowy w procesie rozwiązania tej rezerwy na pokrycie długu szpitala miałby nastąpić? Czyli kiedy to rozwiązanie fizycznie, kiedy te pieniądze mielibyśmy przekazać szpitalowi ewentualnie? Ja wspomniałem, że ustawa działalności leczniczej jest w Trybunale Konstytucyjnym. Wszystkie samorządy poczekają do rozstrzygnięcia. Tak myślę, a przepisy są takie, że jaka jest ustawa działalności leczniczej w tym 59 artykule? Ona mówi w ten sposób, że po ogłoszeniu wyniku biegłego w ciągu 3 miesięcy trzeba by było podjąć decyzję o przekształceniu zakładu leczniczego, jakim jest szpital, jakim są szpitale, w spółkę prawa handlowego, która powinna być przekształcona w ciągu 12 miesięcy. Natomiast nie zakładam czegoś takiego na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, szanowni państwo, przechodzimy do tego punktu. Bez państwa chciałbym zabrać głos w dyskusji nad tym projektem. Panie prezydencie, bardzo proszę. Szanowni państwo radni, dla mnie wniesienie tej uchwały pod obrady Rady Miejskiej jest bardzo dużym kłopotem. 8 lat współpracowałem z panem skarbnikiem na rzecz rozwoju naszego miasta, na rzecz korzystania z różnych środków zewnętrznych, nie tylko przez miasto, również przez umiejętności i przygotowanie. To jest czasami za mało, aby współpracować z ludźmi. Charakter skarbnika, nie tylko w Grudziądzu, w innych miastach również, z racji tej, że zasoby finansowe, jakie są do dyspozycji, są zawsze za małe, zawsze są jakieś konflikty. Były te konflikty, są i będą. Natomiast istotą sprawy jest umiejętność rozwiązywania tych konfliktów. Od dłuższego czasu gasiłem różnego rodzaju konflikty pomiędzy panem skarbnikiem, naczelnikami, pomiędzy panem skarbnikiem, a szefami jednostek podległych. Od kilku tygodni noszę się z zamiarem zwrócenia się do Wysokiej Rady o zmianę tej sytuacji.
dzisiaj apeluję o uszanowanie mojego wniosku, odwołanie pana skarbnika. Do tego czasu obowiązki, postaram się, aby konkurs, oczywiście konkurs ogłoszę, nie mam dzisiaj kandydata, ogłoszę konkurs na stanowisko skarbnika, postaram się to zrobić jak najszybciej. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki skarbnika będzie pełniła pani naczelnik Liliana Kowalska. Taki główny komunikat mój do państwa. Dlatego, że miasto w zakresie prowadzenia finansów jest prowadzone w dość sposób bardzo złożony. Oczywiście swój udział w tej kwestii, swój osobisty udział ma pan skarbnik, którego pan dzisiaj chce odwołać. Czasami mam wrażenie, że jest to ucieczka z tonącego statku. Chciałbym panu zadać pytanie, czy Titanic tonie już? Czy zanurza się i jak głęboko? Bo kierujemy dzisiaj takie obawy. Ta sytuacja odwołania dzisiaj skarbnika z przyczyn, jak pan uzasadnił, charakterologicznych, jest bardzo, bardzo podejrzana. Jest bardzo, bardzo podejrzana. Sytuacja finansowa miasta, ale nie tylko miasta, sytuacja finansowa szpitala, kwestia pokrycia straty przez miasto, o której dzisiaj tutaj mówimy, o którą istotę podkreślał pan radny Kowarowski, no wpływa pewnie na to wszystko i wydaje nam się, mi osobiście także bardzo mocno, że nie o to tutaj chodzi. Taki komentarz do tej uchwały, taka opinia też moja osobista. No i nie wiem, czy tylko względy charakterologiczne były powodem tej uchwały, którą dzisiaj otrzymaliśmy w sposób nagły na biurku. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado, żaden Titanic nie tonie oczywiście. Budżet miasta jest jawny, jest publikowany, natomiast tylko i wyłącznie, panie radny, żadnych innych podtekstów, niech pan sobie wyobrazi, tylko i wyłącznie umiejętność rozwiązywania konfliktów. To jest raczej tu zabrakło. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa, sekretarz, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziewiętnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad projektem? Pan radny Kosiński, proszę. Panie radny, chciałbym jeszcze uzyskać kilka informacji, mianowicie, bo nie wszystko tutaj jeszcze jest dla mnie jasne. Chodzi o nadwyżkę budżetu, o zmniejszenie o kwotę 5 900 059 zł. Czy mógłby pan prezydent rozszerzyć i powiedzieć i wyjaśnić? To jest pierwsze pytanie o tą nadwyżkę budżetową, o zmniejszenie. Proszę podać na stronę. Strona już podaje, strona 34. Przychody i rozchody budżetu, wynik budżetu, nadwyżka budżetu, zmniejszenie o kwotę 5 959 936 zł. Pierwsze pytanie. I drugie pytanie związane też z modernizacją sieci tramwajowej w Grudziądzu. Trochę wyżej, wydatki majątkowe. Aktualizacja, zwiększenie wydatków w 2015 roku o kwotę 8 151 000. Mam pytanie natury takiej ogólnej. Czy jest pan w stanie dzisiaj określić całkowity koszt wykonania tej modernizacji, tej inwestycji? Całkowity koszt. To drugie pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naczelnik, o odpowiedź na pytanie o zmniejszenie nadwyżki w wysokości 5,9 miliona złotych. Ta informacja, która jest na stronie 34. A czy my jesteśmy na dzień dzisiejszy? Panie prezydencie, proszę o udzielenie informacji i odpowiedzi na modernizację torowisk. Pan radny się pyta, czy dzisiaj, 25 marca, możemy powiedzieć, jaki będzie całkowity koszt 30 czerwca, czyli
po zakończeniu tej inwestycji. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, zmiany, które wprowadzaliśmy, które proponujemy Państwu teraz uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków, wprowadzamy korekty, o których Państwo czytaliście w uzasadnieniu do uchwały. Korekty te w szczególności dotyczą wprowadzenia zmian w zadaniach inwestycyjnych, zarówno po stronie wydatków, jak i po stronie dochodów, a to z uwagi na zamknięcie roku i przesunięcie tych zadań na rok bieżący. Z uwagi na taką sytuację zmniejszamy wynik budżetu o 5 milionów złotych. Wprowadziliśmy też tak zwane wolne środki, czyli po rozliczeniu minionego roku wolne środki z wyniku rozliczenia zaciągniętych tytułów dłużnych. Te wolne środki przeznaczamy też na spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Tak to wygląda. Rozliczenie po prostu w wyniku zmiany po stronie zarówno dochodów, jak i wydatków powodują korektę w wyniku budżetu. Dziękuję. Słucham. Tak, całkowite rozliczenie, tak, wprowadzenie tych zmian powoduje korektę wyniku budżetu. Dziękuję uprzejmie. W dłonie kolejną uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej WWF, to tam na stronie 15 mamy wykaz zadań inwestycyjnych w punkcie 1.1.2.4 jest modernizacja sieci tramwajowej i w latach 2009-2015 łączne nakłady są przewidywane na kwotę 70 672 049 zł. To jest mniej więcej wartość całej inwestycji, którą przewidujemy, że zostanie poniesiona. Oczywiście ta wartość może ulec zmianie, ponieważ przypomnę, że kontekst jest obmiarowy i każda pozycja, która już idzie we wniosku o płatność z inwestycji, inżynier kontraktu idzie w teren, jakby mierzy poszczególne, czy to ilości materiału, czy metry bieżące czegoś zabudowanego, na przykład rury, czy też metry kwadratowe wykonania. Więc pozycje są w kosztorysie ofertowym, kontrakt jest obmiarowy i każda rzecz jeszcze jest mierzona. I w niektórych pozycjach naturalnie jest, że są zmniejszenia, w niektórych są zwiększenia, ale suma summarum będzie to kwota około tych 70,5 miliona złotych. Przy czym dla przypomnienia, w to również wchodzi modernizacja już wozów tramwajowych, tych, które od paru lat po Grudziądzu jeżdżą. 20 czerwca, kiedy pojadą tramwaje, kiedy przyjadą tramwaje przez miasto Grudziądz, zamknie się to wszystko w tej kwocie, tak? Rozumiem. Czyli nie przewiduje Pan jakiegoś radykalnego wzrostu do poziomu na przykład ponad 80 milionów? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radny Michał Czepek. Panie Prezydencie, pytanie w związku z tym, że część płatności przenosimy z tamtego roku na ten i zmniejszamy o kwotę 6 milionów złotych nadwyżkę, która miała być. Rozumiem, że deficyt w zeszłym roku także był mniejszy niż zakładany w ostatniej sesji pod koniec grudnia. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Bardzo proszę. Jest stwierdzona odpowiedź. Do głosowania na sali obecnych mamy nadal 20 radnych. Pani sekretarz? Jest 20 radnych. Bardzo proszę, żeby Pan usiądzie. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Która głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 4 rady się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad jest projekt uchwały mającą uchwałę w sprawie letniej prognozy finansowej miasta Grudziądza na 2015-2027. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Piętnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Pięciu radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. I szanowni Państwo, kolejny punkt porządku. Obrad jest projekt punkt porządku uchwalający uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty składkowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Mamy ten punkt już za sobą. Szanowni Państwo, w tym miejscu wyznaczam przerwę do godziny 12.10. Bardzo proszę. Tego roku. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę, Szanowni Państwo. Tylko bym prosił o potwierdzenie przez Panią Sekretarz obecności 20 radnych. 19, czyli jeszcze Pana Radnego Szymańskiego nie ma, ale przystępujemy do głosowania. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziewiętnastu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, co oznacza to jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, do projektu uchwały w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania oraz zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Pan Radny Kosiński, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, jeszcze raz podkreślę, że uważam, że niefortunna jest do końca zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego przy ulicy Konstytucji 3 Maja. Jest zbyt odległa moim zdaniem i części osób też starszych, którzy nie będą mieli możliwości wprost dojazdu czy podjechania pod lokal wyborczy. No, pewnie już nie mamy możliwości, aby wpłynąć na to, za pasem są wybory, ale rozważyłbym to w przyszłości niedalekiej, aby już do wyborów parlamentarnych przewidzieć być może pewną zmianę, która udoskonali. Była propozycja też o osiedlu, o administracji, ale tej innej spółdzielni mieszkaniowej przy... Tak, do marzeń. To jest też bardzo dobra propozycja. Uważam, że to należy w przyszłości rozważyć, żeby nie alienować tych lokali gdzieś w miejscach takich, nazwę to postronnymi, bo przypomnę, że chodzi to o siedzibę Straży Pożarnej. To jest troszeczkę bardzo odległy punkt i trudne, prawda, do osiągnięcia, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, starszych, tych, którzy nie mają. Dyskusję tu prowadziliśmy tydzień temu podczas komisji. Myślę, że pan sekretarz weźmie pod uwagę i do wyborów parlamentarnych spróbuje przeanalizować podział na okręgi. Być może uda się przenieść ten lokal na jesienne wybory w inne miejsce. Dziękuję, panie prezydencie. Jeżeli nie ma już innych, w składzie 19-osobowym, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Nie, przepraszam, to jeszcze pani radna. To jest 18-osobowym, przepraszam. Dobrze. Jest, mamy 19, tak? W tym momencie? 19. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziewiętnastu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję państwu. I szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu projektu porządku obrad. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, które właścicielem zarządzającym jest gmina miasto Grudziądz. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nadal obecnych 19 radnych, tak pani sekretarz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziewiętnastu radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję państwu.
Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Nadal w stanie 19 radnych. Kto z Państwa radnych jest za odrzuceniem projektu uchwały? Dziewiętnastoradnego są za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan wiceprzewodniczący Marek Czepek. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Na wspólnych komisjach poruszałem ten temat. Chodziło o wprowadzenie tego biletu połówki, biletu miesięcznego. Zwróciło się do mnie kilku mieszkańców Grudziądza, którzy bardzo by chcieli, żebyśmy z powrotem wprowadzili ten bilet miesięczny, połówkowy. Dlatego, że bardzo ułatwiało to życie niektórym mieszkańcom, szczególnie tym, którzy jeżdżą na przeróżne zabiegi do szpitala. Na przykład w dziale rehabilitacja, tam są zabiegi w różnych porach i ten bilet bardzo pomagał tym mieszkańcom, którzy korzystali z tych zabiegów i z dojazdów do szpitala, dlatego że na przykład z osiedla Strzemięcin do szpitala się trzeba jechać dwoma liniami autobusowymi i ten bilet no, ze względów po pierwsze raz, że można go mieć w torebce damskiej, w której się ciężko wyciąga dokumenty, a po drugie, że cenowo, czyli z tych dwóch powodów, jeszcze raz bardzo proszę o przeanalizowanie tego problemu. Jeszcze taką burzliwą dyskusję. Ja przypomnę, że ten bilet w zeszłym roku uległ decyzji Wysokiej Rady likwidacji przy okazji obniżenia ceny tego biletu okresowego miesięcznego. Miesięczny żeśmy obniżyli, stąd jakby półmiesięczny został zlikwidowany, natomiast w tej chwili rozpoczynamy okres słowy takiej kolejnej rewolucji w komunikacji miejskiej. Przed nami utworzenie planu transportowego miasta, planu mobilności miejskiej. To są wymogi przy pozyskiwaniu nowych środków unijnych. Zaczynamy od 1 kwietnia liczyć napełnienie pasażerskie i zamierzamy się, myślę, że za pół roku zrobić małą rewolucję, bo w międzyczasie oddamy w końcu torowisko do użytkowania, tramwaj linii numer 2 powróci i myślę, że przeanalizujemy propozycję pana radnego przy konstruowaniu taryf. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa uchwały? Dwudziestoradny głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? No pytanie, tak? W dniu 12 marca 2015 roku do pana prezydenta była z prezesem prezesa oddziału ZNP oraz szefa OPZZ Grzegorza Miedzianowskiego, w którym może zacytuję, tak? W którym członkowie rady wnoszą o rozważenie wprowadzenia do ulg do przejazdów środkami komunikacji miejskiej naszego miasta dla osób bezrobotnych i osób o dochodach poniżej minimum socjalnego korzystających z pomocy MOP. Moje pytanie dotyczy to, czy to pismo było w projekcie uchwały brane pod uwagę. Pytam dlatego, że 2 marca tutaj widzę wpływ do Biura Rady Miejskiej już projektu uchwały, a pismo OPZZ-u wpłynęło 12 marca, tak? Czy to było jeszcze brane, bo na komisjach tutaj ani żadnego załączenia odnośnie tego pisma nie mamy. Ja rozumiem, że ono nie musi być, ale takie moje pytanie. Dziękuję bardzo. W związkach zawodowych uchwały między innymi te ulgowe i tak zwane ulgowe i cenowe podlegają opinii. Taka opinia, związki zawodowe są zobowiązane zgłosić nam w ciągu 30 dni od przekazania. Taka opinia wpłynęła i odpowiadając to, czy było brane, tak, myśmy czytali tą opinię,
ale ulgi zostały dla osób bezrobotnych zniesione w 2000, jak dobrze pamiętam, 2009 roku. Panie Naczelnik, ale pytanie, czy brano pod uwagę, czy nie brano, a nie o ulgę, bo pytanie pana radnego było precyzyjne. W którym dniu wpłynęła opinia OPZZ-u? 12 maja i... Przepraszam, 12 marca, natomiast wystąpiono do związków zawodowych... O mają 30 dni. Którego wystąpiono? 24 lutego. Czyli w terminie 30 dni opinia była... 24 lutego zostało... Podobno opinia z Solidarności, również opiniująca pozytywnie projekty zmiany w tym, również z podobnym sugestią, aby w przyszłości rozważyć możliwość wprowadzenia biletów dla bezrobotnych. To była taka jakby prośba przy okazji pozytywnej opinii do projektu uchwały. Także nie tylko OPZZ, również Solidarność podobną opinię sporządziły. Dziękuję panie naczelniku. Dziękuję bardzo. Dowiedzieć czegoś więcej, jeżeli chodzi o tabelę przejazdów bezpłatnych w punkcie 14. Zwolnienie z opłacą wolontariusza akcji charytatywnych na zgodę wydaną przez organizatora transportu publicznego. Czyli rozumiem, że każdy wolontariusz, jeżeli się zgłosi do państwa, może korzystać z przejazdów bezpłatnych i w jakim okresie pełnienia funkcji, czy... ...za pożytku publicznego od prezydenta. Prezydent taką prośbę, bo pamiętajmy, że te akcje są albo niektóre, więc to okazjonalne i wtedy organizator zgłasza się do prezydenta, który mi takie pismo do organizatora, bo organizatorem jest prezydent Grudziądza poprzez mandatowego Wydział Transportu Miejskiego. Wtedy na dany okres, może na dany okres prezydent ma upoważnienie, ma regulację w prawie miejscowym, że może tego typu legitymację wydać takiej osobie. Na przykład wolontariusz Śniadanej Paczki, który działa od września do grudnia, taki wolontariusz może uzyskać bezpłatne przejazdy w tym okresie. Panie prezydencie, proszę. Oczywiście, jeżeli tego typu wniosek wpłynie, to po tym uchwale do prezydenta, prezydent rozważy, nie mogę w tej chwili powiedzieć, czy dany wolontariusz, tak, ale jeżeli będzie oczywiście uzasadnienie logiczne, to jak najbardziej prezydent będzie tego typu wydawał legitymację, aby bezpłatnie taki wolontariusz w danym okresie, czy też w pewnych też godzinach, czy też na liniach, mógł sobie po prostu bezpłatnie pozarządzać. Dziękuję bardzo. Osoby, które mają 65 rok życia, proszą o to, aby po prostu przydzielić im ten przywilej przejazdów bezpłatnych, ponieważ te osoby w zasadzie jeżdżą tą komunikacją albo na jakieś lecznictwo, albo na, tak jak tutaj zauważyłam, dużo osób to potwierdza, do kościoła. Ludzie młodsi po prostu jeżdżą innymi środkami komunikacji. Naprawdę jest ogromna prośba, żeby po prostu utrzymać te bezpłatne bilety dla osób nie 70-letnich, a 65-letnich. Panie prezydencie, do tego roku życia został decyzją Rady Miejskiej zniesiony. To było bodajże 3 lata temu już, więc ich dzisiaj nie ma. Pani radna, rozumiem, wnioskuje, aby je przywrócić. A może tak informacyjnie, pani radna, bo pani radna nie była w poprzedniej kadencji. Ze wszystkich miast, które posiadają komunikację publiczną w Polsce, jest około 85 miast. Jedynie 4 miasta miały ulgę taką jak Grudziądz 65. Zwyczajnie które miasta miały powyżej 70, niektóre powyżej 75, a niektóre miały w ogóle, że nie było w ogóle takiej ulgi. Więc tutaj byliśmy tylko tym gronie 4 miast. To były głównie miasta województwa kujawsko-pomorskiego, jak Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz. Myśmy w ten sposób zmienili tą ulgę, że to prawo nabyte dla tych osób starszych zostało zachowane, czyli osoby, które do 31 grudnia 2015 roku ukończyły 65 rok życia, te nadal mają, czyli dzisiaj jesteśmy w roku 2015, no to już mamy w tej chwili w Grudziądzu 67 lat i 3 miesiące. Więc takie osoby powyżej tego wieku mogą korzystać bezpłatnie z transportu publicznego. Natomiast argumenty, jakie wtedy padały, jakie żeśmy wnosili, bo prezydent był wnioskodawcą z tej zmiany, były takie, że po pierwsze wiek w tej chwili ustawowy został emerytalny podniesiony do 67 roku życia. Po drugie, długość średnia życia wydłużyła się o bodajże już kilkanaście lat w stosunku do tego, gdy ta ulga w roku 90 była tworzona. Dzisiaj już mieszkańcy znacznie dłużej żyją niż kiedyś. Poza tym pamiętajmy, że
nasza komunikacja, zresztą jak każda jedna w Polsce jest po prostu deficytowa i też musimy szukać nie tylko ulg, ale też dochodów. Bo możemy oczywiście dać wielu podmiotom różne ulgi, natomiast za chwilę staniemy przed dylematem, no to kto te linie kasujemy, czy też projekty sobie wycinamy, bo nam się to po prostu budżetowo nie służy. Ja rozumiem pani radnej wniosek, aby w przyszłości rozważając tego typu ulgi, pomyśleć o przywróceniu już od 65 lat tej ulgi. To, co żeśmy też tutaj kiedyś rozważali, aby i tydzień temu mówiliśmy o komisjach, że też przed nami są do pozyskania duże środki unijne na tak zwane ITS, inteligentne systemy transportowe, które chcielibyśmy przede wszystkim wprowadzić w przyszłości, bilety elektroniczne. Na zasadzie takiej karty po prostu elektronicznej, gdzie każdy mieszkaniec mógłby mieć taką kartę i być może, aby użyć tej grupie ludzi, które czasami jadą do kościoła, czy jadą jeden przystanek, bo ciężko im przejść, zrobić bilety nie tyle czasowe, ale odcinkowe, że on wsiada na jednym przystanku, kasuje i wysiadając na przykład po jednym przystanku tramwajem czy po dwóch, jakby ta opłata mu jest zwracana, tylko jest liczona za dany odcinek przejechany. Czyli będą to bardzo symboliczne opłaty wtedy za przejazd. Panie prezydencie, zgadzam się. Tak jak wspomniałem, w tym roku zamierzamy składać już wnioski do marszałka, do regionalnego programu operacyjnego. My w zakresie w ogóle niskoemisyjnego transportu publicznego w ramach naszego OSI, gdzie będziemy też głosować za chwilę na temat naszego obszaru strategicznej interwencji z tych projektów unijnych, to musimy marszałkowi zadeklarować, na jakie środki do końca czerwca unijne związane z transportem chcemy pozyskiwać. A w tej chwili w przyszłym tygodniu mam dużą taką naradę u siebie z doradcami zewnętrznymi, aby też w ogóle przyjrzeć się funkcjonowaniu całego transportu miejskiego, ponieważ jest duże oparcie na niskoemisyjny transport, ten nie spalinowy, tylko głównie elektryczny. Mamy ten zaszczyt być miastem, które posiada się tramwajowo. Natomiast przy okazji nie wystarczy tylko zmodernizować pozyskując środki unijne sam transport, również trzeba trochę tej elektroniki wprowadzić. Wtedy po prostu Komisja Europejska nam przydziela te środki. Więc takie proste założenie. Więc sądzę, że to najszybciej może być w przyszłym roku, a taki realny termin to może być okres 2 lat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytanie tego punktu? To jest 20 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziewiętnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat podatkowych z tytułu przewozu osób zebrane ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Czy ktoś z Państwa chciał zadać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu. I Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania, bardzo proszę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Grudziąckiego Parku Przemysłowego spółka z o.o. Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusję tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Siedem radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów. Kto się wstrzymał? Cztery. Powtarzamy głosowanie, szanowni Państwo. Jeszcze raz będziemy głosować. Bardzo proszę tutaj, żeby Pani sekretarz mogła policzyć sprawnie głosy, żeby wyraźnie tutaj wyrazić swoją wolę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 15 radnych. Kto z Państwa jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Nie. Jeszcze raz powtarzamy głosowanie. To jeszcze raz musimy powtórzyć, no niestety mamy wątpliwość, tak? Nie będzie podjęta uchwała, gdy nie będzie żadnej wątpliwości już. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 16 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? 4 radnych. Uchwała została podjęta. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka ZOO w Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusję tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została jednogłośnie podjęta. Dziękuję Państwu bardzo. Kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka ZOO w Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Bardzo proszę, Pan Wiceprzewodniczący Marek Czepek, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, oczywiście generalnie jestem za tą uchwałą, natomiast nurtuje mnie jedna sprawa. Chciałbym się dowiedzieć od Pana Prezydenta, ile Pan Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami, Pan Prezes Zenon Różycki, przekazuje środków na dofinansowanie klubu sportowego Stal dla Pana Zenona Różyckiego, który również jako jednoosobowo kieruje klubem Stal. Szanowny Panie Rady, nie jest to bynajmniej przedmiotem wniesienia wkładu rzeczowego. Ja sądzę, że Panie Prezydencie możemy to zakwalifikować jako zapytania wolne głosy. Nie mogę tutaj wcześniej zainterweniować, bo nie mam... Proszę bardzo. To bardzo proszę o zakwalifikowanie tego pytania jako zapytanie wolne głosy. Szanowni Rady, mam jedno tylko pytanie dotyczące oszacowania tego gruntu, na jakiej podstawie została ta kwota, na jakiej podstawie została wyceniona ta kwota 1 180 000. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Działamy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Każde wniesienie akwatu, każda sprzedaż, każdy obrót musi być poprzedzony operatem szacunkowym, który wykonuje, rzeczoznawca wykonuje, że ta kwota jest oszacowana na podstawie operatu szacunkowego. Głosowania, 20 radnych obecnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 20 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Grudziądzu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusję tym projektem? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 20 radnych osób za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała za podjęta. Bardzo Państwu dziękuję.
Państwa, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie określenia zadań, realizacji której gmina miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusję tym projektem? Nie widzę. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziewiętnastu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pan radny tutaj chyba nie został zauważony, tak? To jeszcze raz powtórzymy, Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, powtarzamy głosowanie nad tym projektem. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 20 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagrożenia przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Waleńskiego, Lipową, linią kolejową, terenami na wysokości ulicy Granicznej. To oczywiście jest ten tryb głosowania. Na razie moje pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Nie ma. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, przeprowadzimy głosowanie, które wymaga prawo, żeby taka uchwała została podjęta. Pierwsze głosowanie będzie na stwierdzenie, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunku zagrożenia przestrzennego miasta Grudziądza. Kto z Państwa, bardzo proszę Panią Sekretarz, kto z Państwa jest za? Piętnastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Braków przeciwnych głosów. Kto się wstrzymał? Pięciu radnych się wstrzymało. Więc jest przeszło głosowanie, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunku na przestrzeni miasta Grudziądza. Następnie stwierdzamy stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu, na który nie głosujemy, bo nie ma nad czym, bo takich uwag nie było, więc stwierdzamy jako rada, że nie ma brak wniesienia uwag do projektu planu. Kolejne głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należy do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Kto z Państwa jest za? Szesnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Braku głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Czworo radnych się wstrzymało. Także głosowanie zostało, rada przyjęła w sposób realizacji zapisanych planu inwestycji w infrastruktury technicznej, które należy do zadań własnych gmin oraz zasadami finansowania. I teraz głosujemy już globalnie nad całą uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 16 radnych głosował za przyjęciem projektu uchwały. Kto jest przeciwny? Brak głosów. Kto się wstrzymał? Czworo radnych się wstrzymało, tak? Dobrze. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagrożenia przestrzennego terenu położonego przy ulicy Zamkowej. Czy ktoś z Państwa jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Panią Sekretarz. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 20 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, kolejny punkt w porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagrożenia przestrzennego terenu ograniczonego ulicami drogą graniczną, drogą Kurpiowską, Margaretkową i kanałem Trybka. Czy ktoś z Państwa chciałby dać głos w dyskusję nad tym projektem? Pan radny Michał Czerwiak, proszę. Teraz zmian w tym planie miejscowym. Mam pytanie, czy inwestycja inwestora, który wystąpił o taką zmianę, będzie poprzedzona raportem BIOŚ-u oddziaływania na środowisko? Czy przy takiej inwestycji, przy tego typu
instalacjach jest wymagana decyzja WIOŚ-u. Myślą o RDOŚ-u, nie o WIOŚ-u, tak? Prawo do oddziaływania na środowisko jest w wyniku nałożonego postanowienia przez prezydenta Grudziądza, a on był poprzedzony złożoną tak zwaną, zgodnie z ustawą, na ten środowiska kartą informacyjną przedsięwzięcia. Tutaj ten inwestor opisuje swoje zamierzenie inwestycyjne tego typu. KIP tak zwany jest wysyłany do powiatowego inspektora sanitarnego, który go opiniuje, i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Oddział Bydgoszcz. I RDOŚ nałożył obowiązek w swojej opinii z kolei, aby tego typu raport był przeprowadzony dla tej inwestycji, więc na pewno raport będzie przeprowadzony. Na końcu oczywiście będzie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, czy tak zwana decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz, będzie w sprawie nadal obecnych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie uczestnictwa gminy miasta Grudziądz w porozumieniu w sprawie wzajemnej współpracy w ramach wdrażania założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie obszaru strategicznej interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonowanie. Czy ktoś z państwa chciałby zadać jakieś pytanie w tym zakresie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Także uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo państwu dziękuję. Szanowni państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektora Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania tego punktu? Panie przewodniczący, szanowni radni, chciałbym odnieść się do tego projektu uchwały. Oczywiście jestem członkiem komisji rewizyjnej. Temat był analizowany. Byłem także osobą, która przesłuchiwała osobę skarżącą. Co do przedłożonego projektu tej uchwały, no niestety nie mogę się zgodzić, szczególnie z uzasadnieniem. Uzasadnienie uważam jest niespójne, bulwersujące, nie do końca uprawnione, uzasadnione. Szczególnie fragmenty takie jak: zgodnie z wyjaśnieniami firmy ochroniarskiej zatrudnionej do obsługi imprezy sylwestrowej siostrzeniec skarżącego zachowywał się agresywnie i niezgodnie z regulaminem, zaczepiając innych uczestników imprezy, którzy zwrócili się do pracowników ochrony z prośbą o interwencję. Został wyprowadzony poza teren i pouczony. Dalej pisze. Dalej jest napisane: żadna ze służb, policja, organizator, firma ochroniarska nie odebrali w trakcie imprezy zgłoszenia o jakichkolwiek incydentach ze strony pracowników ochrony. Mamy w tym fragmencie akurat do czynienia ze sprzecznością, ale problem polega na czymś innym, że osoba skarżąca nie relacjonowała i nie mówiła o żadnym złym zachowaniu siostrzeńca. Takiej sytuacji, o której pisze firma Wena, po prostu nie było. Tak samo trudne jest dzisiaj do udowodnienia to, co naprawdę zdarzyło się na Malinie, dlatego że monitoring, który rejestrował, a jest tam zainstalowany, był przechowywany przez dni 18, tak jak pan radny Czepek mówił, weryfikował czas przechowywania zapisu 18 dni, później został skasowany. W uzasadnieniu czytamy dalej. W zakresie zgłoszonego żądania zabezpieczenia materiału z nagrań ustalono, że przebieg imprezy nie był rejestrowany. Myślę, że pan przewodniczący komisji rewizyjnej pod tym wszystkim nie podpisuje się. Dzisiaj oświadczył mi telefonicznie, że nie ma nic wspólnego z tym. To uzasadnienie stworzył pan przewodniczący Rady Miejskiej. Tak słyszałem. Pan pracował. Dobrze. To wystarczy ta informacja. Ja dokończę. Oczywiście. Dlatego ona jest i uzasadnienie jest pewnym absurdem. No narusza też dobra pewnych osób, które tych osób skarżących akurat, którym przypisano bardzo złe zachowanie i napadanie i zaczepianie innych, co pewnie nie miało miejsca, bo jest trudne do udowodnienia zarówno złe działanie firmy ochroniarskiej, jak i nieprawidłowe zachowanie osób, które tutaj są uwzględnione w tej skardze. Ale myślę, że ktoś, kto rozrabia, kto narusza porządek publiczny, kto zaczepia, nie skarżyłby się na zachowanie firmy ochroniarskiej. Mielibyśmy do czynienia
no, z pewnym bardzo dziwnym zachowaniem. Oczywiście poddaję to pod moją, ten projekt uchwały i to działanie i to w obrębie, to co się dzieje w obrębie komisji rewizyjnej, poddaję pod moją wątpliwość dalszy udział w pracach tej komisji rewizyjnej, dlatego że w moim przekonaniu, rewizyjna jest traktowana bardzo instrumentalnie. Mieliśmy do czynienia z tym wielokrotnie w poprzednich latach. Zresztą wielu z radnych opozycji doświadczyło tego osobiście. Zawsze wszelkie wyroki, wszelkie w zasadzie projekty uchwał, pewne odniesienia do skarg musiały być jednomyślne i zgodne z realizowaną polityką pana prezydenta i jednostek mu podległych. I to oczywiście było zawsze kwestionowane przez nas. Radni opozycji mieli w wielu przypadkach wielokrotnie inne zdanie. Dzisiaj też tak jest w przypadku projektu tego uchwały, aczkolwiek z pewnym nieodniesieniem się do skargi mamy do czynienia, dlatego że nie mamy pełnego rejestru monitoringu z tego dnia i nie możemy jak gdyby w sposób ścisły udowodnić, aczkolwiek przedstawiano nam z tego dnia zrobione zdjęcie przez osobę skarżącą, na którym widać było, że firma ochroniarska ze spuszczonymi spodniami trzyma skrępowanego uczestnika imprezy sylwestrowej, a obok stoi policja i przygląda się temu wszystkiemu. Sam pan radny Czepek, szef klubu Platformy Obywatelskiej, podnosił nadużycie kompetencji akurat tej firmy. Co prawda dotyczyło to nie skargi wprost, ale miało to miejsce w dniu, co potwierdziła osoba skarżąca. Wracając do sedna sprawy, oczywiście będę głosował przeciwko temu, ale zakłada zawieszenie mojego udziału w pracach komisji rewizyjnej, tak jak powiedziałem na wstępie. Niestety mój dalszy udział w tych pracach jest niemożliwy. Niemożliwy z tego względu, że ta komisja jest zbyt instrumentalnie traktowana, nie są honorowane pełne wypowiedzi i członków komisji, zespołów, które pracują. Z tego względu też składam w dniu dzisiejszym rezygnację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Radny, z naszymi tutaj przepisami, które określają zasady rozpatrywania tego typu spraw, jeżeli wpływa skarga, przewodniczący wyznacza komisję do zajęcia stanowiska. Komisja rewizyjna nie podjęła żadnego rozstrzygnięcia, bo nie było takiej możliwości w oparciu o tą wiedzę, a skarga musi być rozpatrzona, więc w żadnym wypadku tutaj komisja nie została w żaden sposób wykorzystana w tym uzasadnieniu w sposób negatywny albo w jakiś inny sposób było to rozstrzygane. Następne sprawy, które są dosyć istotne, jest to skarga na działalność dyrektora Centrum Kultury Teatru Grudziądzu. Wobec tego my, Rada, ani Komisja nie możemy przyjąć czynności śledczych. A więc jeżeli ktoś ma konkretne zarzuty do pracy ochroniarzy, jeżeli zostały naruszone czyjeś dobra osobiste, czy także powiedzmy naruszenie nietykalności cielesnej, od tego są stosowne organy. My nie możemy wchodzić w tym zakresie w ich kompetencje. Jeżeli ktoś stwierdza, że naruszyli, jest przestępstwo, jest społeczny obowiązek zawiadomienia nie Rady Miejskiej, ale organów ścigania. Od tego są organy ścigania, które tego typu sprawy będą badały. My mieliśmy skargę konkretnie na działalność dyrektora Centrum Kultury Teatr, a więc przez zgodnie z przepisami było wszystko zawarte, czy była odpowiednio przygotowana dokumentacja, czy była zawarta umowa z Agencją Ochrony. I co najważniejsze, nikt nie twierdzi, że na obszarze mariny nie ma monitoringu. To stwierdzenie, do którego się pan odnosi, jednoznacznie tylko stwierdza, że tego typu imprezy nie były nagrywane, a więc nie było odrębnego sprzętu, który by nagrywał. Tego nikt nie podnosi, że tam jest monitoring. Odnosząc się do tych kwestii, komisja rewizyjna nie rozstrzygnęła tej sprawy z uwagi na te okoliczności, które otrzymałem w piśmie od komisji. Wobec tego nie ma podstaw, że w jakimkolwiek wypadku wykorzystałem tu stanowisko komisji rewizyjnej, bo takiego stanowiska nie było. Ja z mocy prawa i Rada musimy rozpatrzeć taką skargę, czy pozytywnie, czy negatywnie. Ja mogłem odnosić się tylko do tych elementów, które były
do rozpatrzenia przez Radę Miejską. A więc czy działalność dyrektora Centrum Kultury Teatr była zgodna z przepisami prawa? Czy dyrektor naruszył przy organizacji tej imprezy jakiekolwiek zasady? Takich podstaw nie było w związku z powyższym. Pozwoliłem sobie przygotować tego typu oczywiście projekt uchwały. Jednocześnie też chciałem Państwu wyjaśnić, że każda skarga, która wpływa do Rady Miejskiej w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości natury formalno-prawnej, czy to jest skarga, czy ta skarga w jakim zakresie ma być rozpatrywana, zawsze jest opiniowana przez biuro prawne. Tutaj korzystamy z fachowej pomocy radców prawnych, na czele których stoi pan mecenas Kołcz. I także w trakcie tego postępowania wszelkie wyjaśnienia, wszelkie informacje, jak powinno być zajęte stanowisko, też było działane ze strony, także tutaj do pana przewodniczącego komisji rewizyjnej wpłynęła informacja, którą przygotował radca prawny, jakim w zakresie komisji powinna to rozpatrywać. W związku z powyższym nie można powiedzieć, że tutaj powiedzmy odrębność komisji rewizyjnej, jej autonomia w ramach rady, co pan uzasadnia swoje zawieszenie prawa konkretnie wykonywania członka komisji rewizyjnej, gdzieś została naruszona. Tyle mogę ze swojej strony potwierdzić. Jedno jest pewne, Rada Miejska zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego musi to rozpatrzyć. Nie ma innego wyboru. Jeżeli komisja nie chce w takim wypadku zajmować stanowiska, ma takie prawo, ale ja z mocy przepisów jestem zobowiązany przygotować stosowny projekt. Państwo możecie przyjąć albo tego projektu nie przyjąć, ale to musi być rozpatrzone. Nie może być sprawa w zamieszaniu. Tyle z mojej strony. Panie Przewodniczący, ja chciałbym podkreślić, uświadomić, że monitoring jest zapisem. Jest zapisem, jest to forma zapisu obrazu. Natomiast pan tu napisał, że w zakresie zgłoszonego żądania zabezpieczenia materiału z nagrań ustalono, że przebieg imprezy nie był rejestrowany. Był, przez monitoring. Był. 18 dni przechowywany. Komisja wypracowała pewne wnioski odnośnie tworzenia dokumentacji rejestrującej materiały filmowe z imprez publicznych, z imprez sylwestrowych w sposób szczególny, gdyby były przedmiot rozliczenia i przechowywania tych zarejestrowanych materiałów razem ze sprawozdaniami z danej imprezy. Takie wnioski padły. Pan Radny Czech zweryfikował, przechowywanie zapisu z monitoringu odbywa się w trybie 18 dni. Po 18 dniach jest taki zapis kasowany. Czyli mamy do czynienia z rejestracją, to po pierwsze. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, w którym zapisano i w zasadzie oskarżono, można powiedzieć oskarżono, bo pan uwzględnił zeznania firmy ochroniarskiej i oskarżył osobę skarżącą, tak to można podkreślić i powiedzieć, bo pan już w pewnym sensie to rozstrzygnął, bo przyjął pan wyjaśnienia firmy ochroniarskiej. Pan przyjął te wyjaśnienia. Pan je tutaj zapisał po uzasadnieniu. Czyli ona jest jak gdyby spójna z odniesieniem się też do tej skargi, ponieważ odwraca winę. Odwraca winę. Natomiast to, z czym mamy do czynienia, ma rację, że w sensie prawem oczywiście tak, roszczenie powinno być inaczej ukierunkowane, gdzie indziej kierowane. O tego jest policja, o tego jest prokuratura. To jest wszystko prawda. Natomiast całkowicie nie zgadzam się z taką formą uzasadnienia. Jest ona mi obca. Dziękuję bardzo. Że my możemy rozpatrywać tylko skargę na działalność tutaj konkretnie dyrektora Centrum Kultury Teatr. A więc czy wszystko było zrobione zgodnie z zasadami? I tak samo jak tutaj jest też w uzasadnieniu, żadna ze służb nie otrzymała żadnych informacji ze strony pracowników ochrony, żeby jakiś był incydent, tak? Jeżeli ktoś chce zawiadomić, że powstało w jego ocenie, z oceny czysto społecznej przestępstwo, to nie zawiadamia Rady Miejskiej, tylko zawiadamia stosowne organy. A Państwo nie jesteście w tym wypadku powołani do pełnienia czynności, powiedzmy, śledczych, tylko oceniacie z punktu widzenia kodeksu postępowania administracyjnego, tam gdzie mamy określone skargi, co możemy zrobić. I tak jakiś czas to podnoszę. Ten argument dotyczący tego, że nie był materiał rejestrowany, odnosi się tylko do tego, że w ramach tej imprezy nie było odrębnego zapisu w umowach, że to będzie rejestrowane. Ja nigdzie nie kwestionowałem, że na Malinie i w okolicach jest monitoring i takie nagrania mogły być. Tylko nie ma mowy o tym,
że w ramach imprezy zostało zawarte w umowie, bo to jeszcze też sprawdzałem, tak? Nie podawałem Państwu informacji, które nie są sprawdzone, że w ramach tej imprezy nie było stosownie odrębnych zapisów, że jest to spotkanie, impreza, która jest cały czas rejestrowana, więc przez odpowiednie służby. Monitoring jest. Prawdą jest też, czego nie zaprzeczał, że jest on przez 18 dni przechowywany, tak? I w tym tego też nie zaprzeczam. Ja tylko stwierdzam, że w ramach tych czynności, które były podejmowane przez dyrektora, nie było odrębnego nagrywania imprezy przez stosowne służby. I tylko to. I nigdzie nie podnoszę, że tam nie ma monitoringu, tak? I że nie był nagrywany. Podnoszę, że w ramach tych czynności tego nie było. Nie było takiego obowiązku zawartego. I też jak mogę jeszcze raz powiedzieć, my rozpatrujemy skargę na działalność dyrektora. Nie oceniamy konkretnie wyrządzenia naruszenia dóbr osobistych czy nietykalności cielesnych. Od tego są sądy powszechne, od tego jest policja i inne organy do ścigania. Wobec tego nie możemy wyręczać tych organów w ocenie. Jeżeli ktoś ma uzasadnione podejrzenie, ma możliwość złożenia stosownego zawiadomienia do tych organów. Tylko tyle mogę Państwu stwierdzić. Pokrzywdzony, ale wzięłam udział w spotkaniu, które miało wypracować opinię dla sformułowania projektu uchwały. I chcę jednoznacznie powiedzieć, że nikt na mnie nie naciskał, jakie stanowisko mam zająć w tej sprawie. My, siedząc na komisji rewizyjnej, myślę, że pan przewodniczący to potwierdzi, mieliśmy jedyny dylemat. Na jakiej podstawie, jakimi narzędziami sprawdzić, czy oskarżony ma rację, czy nie ma racji, czy został dotknięty fizycznie i psychicznie przez ochronę. My nie mieliśmy żadnych narzędzi, ponieważ jak stwierdził już pan przewodniczący, nie było nagrania, nie mieliśmy narzędzi, żeby sprawdzić, czy oskarżony ma rację, czy nie, czy skarżący ma rację, czy nie. W związku z tym uznaliśmy, że nie możemy zająć stanowiska ani w jedną, ani w drugą stronę. Mało tego, również podzieliliśmy się takimi uwagami, że czy Sylwester powinien być na Marynie, czy to jest właściwe miejsce, ale to były takie dywagacje dotyczące ewentualnych uwag związanych z organizacją Sylwestra w kolejnych latach. Natomiast nikt na nas nie naciskał, ani na pana Krzysztofa Kosińskiego, ani na kogokolwiek, kto w tym spotkaniu brał udział. I jeszcze raz powtarzam, nie było narzędzi, żeby zająć stanowisko. I zresztą tu w tym uzasadnieniu te uwagi, które zostały wypracowane przez komisję, są uwzględnione. Także dziwię się, że ktoś tutaj na kogoś wybierał presję. Pani Rada Teogonowska, proszę. Rozważając tą sprawę, właśnie to sprawdzić. Może to na przyszłość byłoby dobre rozwiązanie. Do kontroli skargi. Jeden właśnie z wniosków było to, aby każda impreza masowa była przez organizatora rejestrowana. I dzisiaj dostałem odpowiedź od pana prezydenta, że wydał już stosowne zarządzenia, że faktycznie każda impreza organizowana na terenie miasta, impreza masowa o charakterze masowym, będzie rejestrowana i takie nagranie na wszelki wypadek będzie właśnie przechowywane wraz z dokumentacją tej imprezy. Także wniosek, o którym mówiła pani Edyta Gonowska, padł już właśnie na komisji rewizyjnej i został przez pana prezydenta uwzględniony. Dziękuję. To pan pisze w ten sposób. Jeszcze raz przytoczę te same słowa. Zgodnie z wyjaśnieniami firmy ochroniarskiej zatrudnionej do obsługi imprezy sylwestrowej, siostrzeniec skarżącego zachował się agresywnie i niezgodnie z regulaminem. Zaczepiał innych uczestników imprezy, którzy zwrócili się do pracowników ochrony z prośbą o interwencję. Został wyprowadzony poza teren i pouczony. Dalej pan pisze. Żadna ze służb, policja, organizator, firma ochroniarska nie odebrali w trakcie imprezy zgłoszenia o jakichkolwiek incydentach ze strony pracowników ochrony. Pytam się zatem pana wprost, co jest prawdą? W uzasadnieniu jest stwierdzenie tego, że nie było innych zawiadomień.
Panie radny, ja po prostu mówię, przygotowałem projekt uchwały, który mówi o działalności dyrektora Centrum Kultury Teatr. Nie oceniam tutaj zachowań ochroniarzy, nie oceniam zachowań policji. Zacytowane jest, panie radny. Ja bym bardzo prosił czytanie. To nie jest przedmiot, to zostało, tylko też nie było wszystkich. Słucham? Ale szanowny panie radny, ja muszę przedstawić różne okoliczności i jest tu i całokształt sprawy przedstawiony. Kwestia polega tego typu, że nie ma nigdzie stwierdzeń, czy w wypracowanym materiale komisji rewizyjnej, czy w innym materiale, że działanie, powtarzam, dyrektora Centrum Kultury Teatr jest po prostu naganne, które powinno być ocenione jako skarga zasadna. Nie mówimy konkretnie. My możemy tylko oceniać sprawę samego dyrektora Centrum Kultury Teatr. Jeżeli są ochroniarze, tak jak powiedziałem, są od tego środki prawne przewidziane prawem, czy sądy powszechne, jeżeli naruszenie tych osobistych, sąd cywilny, czy środki zmierzające do zawiadomienia prokuratury o przestępstwie. I w tym zakresie może się koncentrować stosowne służby. Nie na pewno Rada Miejska Grudziądza. Powtarzam to i będę to powtarzał do końca. Broniarski, pan te wyjaśnienia przyjął jako pewni. Nie, panie radny. Nie poddał pan pod wątpliwość tych wyjaśnień. Zacytowałem. Może jest to nie kwestia, że... Ale one nie są przedmiotem odniesienia do skargi. I tego nie robiłem, panie radny. Ja tylko przedstawiłem stan faktyczny. Stan faktyczny to jest taka sytuacja, że oceniamy, co się wydarzyło z perspektywy kilku podmiotów. Ale, jak pan dobrze widzi, nie mam tutaj ani sędziego, ani prokuratora, że oceniam zachowanie czy skarżącego, czy firmy. I podnoszę jeszcze jedną sprawę, że też uszanowałem stanowisko komisji rewizyjnej, że przyjąłem rozstrzygnięcie, że nie ma tego rozstrzygnięcia, więc ktoś musiał tą sprawę zakończyć i przedstawić szanownej Wysokiej Radzie do podjęcia uchwały. Tym ktoś jestem ja. Czy to się panu podoba, czy nie? Czy ktoś jeszcze... Druga sprawa, tak jak tutaj radny Kosiński mówił i radny Kosiński i Michał Czepek i moja osoba, rozmawialiśmy z osobą skarżącą, także swoje stanowisko przedstawiliśmy, przepraszam, komisji rewizyjnej, to stanowisko poszło do pana przewodniczącego. Natomiast jeżeli chodzi o tą skargę tak kompleksowo, jakby się jej przyjrzeć, to ja do końca nie jestem przekonany, mimo że jest opinia prawna taka, a nie inna, czy ta skarga powinna do nas trafić, tak? Bo w skardze jest jakaś wzmianka o dyrektorze Centrum Kultury, tak? Jest tak, że gorzkie słowa padają pod adresem Agencji Ochrony Wena, tak? Jest tam jeszcze jakaś uszczypliwość w stosunku do prezydenta i do kogoś jeszcze, ja z głowy przepraszam, nie powiem teraz. Natomiast każdy z państwa radnych, moich przedmówców, no, ma poniekąd rację, tak? Tutaj w tym uzasadnieniu, tak jak mówi radny Krzysztof Kosiński, ja także się nie do końca zgadzam z tym uzasadnieniem. Natomiast także przyznaję rację pani radnej Krystynie Nowak czy Michałowi Czepkowi, bo my także w wypracowanym stanowisku komisji było takie, ja podpisywałem pismo do pana prezydenta odnośnie tego, co radny Michał Czepek mówił, żeby ten okres monitoringu był wydłużony, tak? Jeżeli nie wydłużony, to chociażby, żeby był zapisany, tak? Bo to jest bezkosztowe, jest impreza zgrana, odłożona powiedzmy do akt imprezy i zawsze do tego można wrócić. Natomiast ja tutaj na inną rzecz jeszcze chciałem zwrócić uwagę, dlaczego do końca, ja się do końca nie zgadzam, czy ta skarga powinna do nas jako tako trafić, mimo że jest taka opinia prawna. No, czym się sugeruje? No, sugeruje się właśnie opinią prawną biura prawnego i zacytuję może. Mając na uwadze przedstawione cechy, analizowane pismo ma znamiona skargi, a jednocześnie autor wyraźnie wskazał na taką formę i tryb rozpatrzenia jej podania. I teraz. Skarga dotyczy zachowania pracowników wynajętych przez organizatora imprezy publicznej. No to teraz albo ta skarga dotyczy dyrektora, tak, albo dotyczy, to jest w opinii prawnej zapisane, że dotyczy pracowników wynajętych, a jeżeli dotyczy pracowników wynajętych, no to nie wiem, czy ona do nas powinna trafić, tak? Bo członkowie komisji rewizyjnej też mieli tutaj wątpliwości odnośnie tego. Szanowny panie rady, Wysoka Rado, zawsze, tak jak powiedziano, prawne przez radców prawnych, a więc osoby, które w trakcie postępowania są w stanie pomóc organom, tak jak komisji rewizyjnej, w rozpatrzeniu tej sprawy. I konkretnie tutaj, jedynie po konsultacji, mogliśmy to zakwalifikować jako sprawę do komisji, jako skargę.
inne sprawy nie możemy przekazywać, bo my nie jesteśmy tutaj podmiotem, nie mamy uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, bo to byśmy musieli być w 100% przekonani o tego typu działaniach. Przekazywać tej sprawy też biuro prawne nie wskazywało, że ma być gdzieś dalej przekazane. W związku z powyższym zostało to zakwalifikowane jako skarga. W toku postępowania też nie było żadnych informacji, czy od skarżącego, czy od komisji, że są dalsze jakieś wątpliwości. Gdyby takie wątpliwości były, na pewno biuro prawne też by uczestniczyło w tego typu wyjaśnieniach, jeżeli byśmy mieli takie sprawy. Ja dowiaduję się w dniu dzisiejszym, mówię, ja konsultuję każdą taką sprawę, mając doświadczenia z przeszłości, kiedy na etapie pracy w jednej czy drugiej komisji powstawały wątpliwości. Ja próbuję te wszystkie sprawy wątpliwe, sporne rozstrzygać na etapie wniesienia pisma. Tyle mogę ze swojej strony powiedzieć. Proszę bardzo, panie radny. No to ja pozwolę sobie przypomnieć, że na jednej z komisji zaprosiliśmy radcę prawnego. Sprawa dotyczyła kompetencji, jakie Komisja Rady Miejskiej, Komisja Rewizyjna będzie miała i odnośnie tam był taki punkt przez nas zapisany, opiniowanie chyba wykonania uchwały prezydenta. Z głowy nie powiem, przepraszam bardzo. Radca prawny był na tym posiedzeniu komisji i przychylił się do naszej propozycji, co zostało zapisane, natomiast inny radca później już w materiałach na poprzednią sesję i na komisję to kwestionował. Także no to dzisiaj będzie jedna opinia radca, jutro będzie inna. Dziękuję. Panie prezydencie, mam powiedział pan nieprawdę. Ponieważ byłem na tej komisji, były tam, nie pamiętam, 3 albo 4 punkty, opiniowałem tylko jeden z tych 4 punktów. I ten punkt nie było żadnych zastrzeżeń. Był to punkt dotyczący badania tych spółek komunalnych. Tylko i wyłącznie ten punkt opiniowałem. Pozostałych punkty nie opiniowałem. Tak, panie radco, tylko o ten właśnie chodziło. To o tym chodziło. Proszę, nie, ten proszę, punkt, który ja opiniowałem, nie został zakwestionowany. To ja proszę do biura rady zapraszam nie i przeczytać. Został, panie radny Czepek, Michał. No, został? Został. Także ale przecież widziałem tą uchwałę. W tej wersji, którą przeze mnie została tam zaakceptowana, przecież ten zapis przeszedł. Nie, no nie przeszedł. Nie przeszedł. Inny raz zaprawdę to zakwestionował, bo ja o tym i na komisjach. Uchwała tej skargi jako skargi na dyrektora Centrum Kultury Teatru. Zacznijmy od tego. To była skarga na działania firmy ochroniarskiej działającej w imieniu Centrum Kultury Teatru, bo my się tutaj żadnych uchybień ze strony CKD nie dopatrzyliśmy, tak? Wszystkie działania wymagane od dyrektora Centrum Kultury Teatru ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych były spełnione, tak? To była skarga na działalność firmy ochroniarskiej, stąd nasza decyzja, że komisja nie jest w stanie wypracować czy jakby odtworzyć stanu faktycznego, co zaszło w Sylwestra na Melinie. To nie była skarga na Centrum Kultury. Informacja była dotyczyła konkretnie skargi na działalność, jedynie w takim zakresie, że mówię na przyszłość, szanowni państwo, jeżeli ma jakieś wątpliwości, bardzo bym prosił na tym etapie, że miał wiedzę, tak? Mówię, to jedynie mogliśmy w tym zakresie. Opinia też była, potem w trakcie też pan przewodniczący może komisji rewizyjnej potwierdzić, że jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem była. No pracowników można było tylko w aspekcie takim, panie przewodniczący. Nie pani wiem, że to jest język typowo prawniczy, no i być może falandyzacja, prawda? Dziękuję. Proszę. Czuły teatr, co okazało się, że właściwie nie dotyczyło tej osoby. Dlatego tutaj pan przewodniczący Rady Miejskiej na zakończenie zapisał. W świetle ustalonych okoliczności uznaje się, iż brak jest podstaw do uzasadnienia skargi jako zasadne. I myślę, że to jest podsumowanie meritum sprawy. 8 stycznia należy zakwalifikować jako skargę i następny wniosek. Rada Miejska Grudziądza jest właściwa do rozpatrywania skargi na dyrektora Instytucji Kultury. A więc jest to wiążące. Wnioski są tutaj istotne. Ja mogę tylko tego się odnieść. Od samego początku też państwo mieliście tę informację. Rada Miejska jest właściwa do rozpatrywania skargi na dyrektora Instytucji Kultury. A więc tak to zostało sformułowane. Gdyby była podstawa, że przekazujemy tą skargę innym podmiotom albo w ogóle informujemy zainteresowanego, tak byłoby zrobione. Znaczy jest to opinia prawna, my się z tą opinią musimy wiązać, ponieważ tak jak państwo wiecie, jesteśmy organem społecznym. A więc ta wiedza, konkretnie specjalistyczna, możemy się opierać na organach od tego przygotowanych, o organach, które są wpisane do stosownych rejestrów. Tyle mogę państwu z tej strony powiedzieć.
Czy jeszcze jakieś pytania w tym zakresie? Nie widzę. Jest to radny, tak? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Piętnastu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Kto jest przeciwny? Brak głosów. Jedna osoba jest przeciwna. Kto się wstrzymał? Czworo radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie statutu gminy miasto Grudziądz. Czy jakieś pytania tego punktu? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 20 radnych głosów za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu. I Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w ramach Grudziąckiego Budżetu Obywatelskiego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Radny Michał Czerny. Inicjatorów, kilka słów na temat budżetu obywatelskiego na rok 2015. Na podstawie wypracowanych na Komisji Budżetu Polityki Gospodarczej, po uwzględnieniu wniosków także naszych kolegów z opozycji, budżet obywatelski na rok 2015 podzieliliśmy na dwie pule. Na pulę projektów ogólnomiejskich, i to jest nowe względem budżetu obywatelskiego, który obowiązywał w roku ubiegłym, i na pulę okręgową. Jeżeli chodzi o podział miasta na okręgi do budżetu obywatelskiego, dokonaliśmy całkowicie nowego podziału. W zeszłym roku obowiązywał podział taki, jaki obowiązywał przy wyborach w 1999 roku, czyli na 9 okręgów wyborczych. W chwili obecnej mamy podział miasta na 10. Nie są to okręgi równoliczne, tak jak było to w przypadku ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Natomiast są to okręgi złożone, takie, które wybraliśmy w sposób funkcjonalny pod wieloma aspektami, i zarówno edukacyjnymi, komunikacyjnymi, no i oczywiście historycznymi. Miasto podzieliliśmy na 10 okręgów wyborczych już. Zacytuję, jakie to są okręgi. Okręg Owczarki, okręg Kunterszczyn z Tuszewem i Sadowem, okręg osiedla Tarpno razem z osiedlem 6 Marca oraz Górą Garnizonową, okręg Starego Miasta i osiedla Wyzwolenia, okręg osiedla Kopernika z osiedlem Chomińskim, okręg osiedla Kawalerii z osiedlem Stare Lotnisko, okręg osiedle Lotnisko z Węgrowym Pastwiskiem, okręg osiedle Strzemięcin, okręg osiedle Rządz i okręg osiedle Mniszek razem z Rudnikiem. Także przychyliliśmy się tutaj też do prośby mieszkańców osiedla Mniszek, aby wyodrębnić. Natomiast jakie to ma skutki? Ma to takie skutki, że każdy okręg będzie miał inną pulę środków do wykorzystania. Jeszcze momencik pomoc naukowa. Pula na projekty ogólnomiejskie wynosi 500 000 zł, natomiast pula na projekty okręgowe to jest 1,5 mln zł, przy czym 30% tej kwoty, czyli 450 000 zł, zostanie podzielone porówno na każdy okręg wyborczy, czyli 45 000 zł na każdy okręg. Reszta tej kwoty, czyli 1 050 000 zł, zostanie podzielona na liczbę mieszkańców w danym okręgu. I tak, na Owczarki do dyspozycji będą miały kwotę 70 000 zł, okręg złożony z osiedla Kunterszczyn, Tuszewa i Sadowna 134 000 zł. Okręg złożony z Tarpna, osiedla 6 Marca oraz Góry Garnizonowej to będzie 212 066 zł. Okręg złożony ze Starówki oraz osiedla Wyzwolenia to jest 205 462 zł. Okręg złożony osiedla Kopernika oraz Chomińskiego Przedmieścia to jest 178 605 zł. Okręg złożony z osiedla Kawalerii oraz Starego Lotniska to jest 130 302 zł. Okręg złożony z Lotniska Węgrowa i Kobylanki 166 513 zł. Okręg złożony ze Strzemięcina 163 323 zł. Okręg Rządz 144 795 zł. I okręg Mniszek z Rudnikiem 95 636 zł. Wartość projektów jest następująca. Od minimalna wartość to jest 5 000 zł, maksymalna 100 000 zł w przypadku tych projektów okręgowych.
Natomiast w przypadku okręgów ogólnomiejskich to jest też minimalna wartość 5000 zł, natomiast maksymalna ćwierć miliona złotych, czyli 250 tysięcy złotych. To tyle. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, służę. Miejsce oddawania głosów, dopuszczony form oddawania głosów i zasad ważności oddanych głosów. Takie informacje zgodnie z treścią, zgodnie z treścią projektu uchwały, który Państwu przedłożyliśmy jako inicjatorzy, szczegóły będą podane w zarządzeniu prezydenta, podobnie jak w zeszłym roku. Natomiast już przyjęliśmy, że głosowanie odbędzie się w sposób bezpośredni zarówno w lokalach do głosowania, tak jak było w roku poprzednim, natomiast nową będzie głosowanie w sposób internetowy, czyli poprzez system internetowy. Znaczy już w lutym tutaj monitorowałem, że tych punktów do głosowania powinno być więcej. Jeżeli na przykład te dwa osiedla są połączone, na przykład osiedle Kopernik, osiedle Chełmińskie, punkt do głosowania powinien być zarówno na tym osiedlu, jak i na tym. Wnosiliśmy do pana prezydenta, bo uwzględnił właśnie takie propozycje w zarządzeniu. Jeszcze jedno pytanie. Na okręg 5 osiedle Kopernik, Chełmińskie będzie to kwota 178 tysięcy złotych. A co w przypadku, jeżeli wygrają dwa pierwsze projekty wartości 100 tysięcy złotych? Zgodnie z treścią uchwały, którą Państwu przedłożyliśmy, jeżeli dwa pierwsze projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, przekroczą kwotę, która jest na dany okręg do podziału, to wchodzi kolejny projekt, który uzyskał mniejszą liczbę głosów, tak aby wyczerpać kwotę. Ponieważ w budżecie obywatelskim do dyspozycji mamy kwotę 2 milionów złotych, nie możemy jej przekroczyć. Tak? Jeżeli osiedle Kopernika i osiedle Chełmińskie Przedmieście ma 170 tysięcy złotych do wykorzystania, no to nie może wydać 200. Natomiast może wydać 170. Jeżeli pierwszy projekt to jest 100 tysięcy złotych, czyli ta wyczerpuje maksymalną pulę na dany projekt, drugi projekt także 100 tysięcy złotych, on nie zostanie uwzględniony. Natomiast zostaną uwzględnione pozostałe, aż do wyczerpania kwoty 170 tysięcy złotych i taki mechanizm praktykuje się w całej Polsce. Znaczy to jest na pewno sprawiedliwe, jeżeli na przykład dwa pierwsze projekty. Musimy się ograniczyć jakimiś zasadami, ponieważ ze 170 tysięcy złotych nie zrobimy 200. No zgadza się. No, na przykład te dwa pierwsze projekty będą miały zdecydowaną przewagę w liczbie głosów, a kolejny projekt będzie miał powiedzmy jakiś tam procent. I to dlaczego ten projekt ma wygrać, a nie ten, który ma większość mieszkańców? Proszę mi uwierzyć, że tego typu przykłady, o których Pan mówi, mają miejsce w Polsce. Teraz w Toruniu był taki właśnie przykład, że był projekt, który miał 3000 głosów ponad i nie przeszedł, dlatego że wyczerpywał pole środków. Natomiast zostały zrealizowane cztery inne projekty, małej wartości. Kolejności. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma z Państwa? Na przykład na Kopernika 178, czyli różnica ponad 100 tysięcy złotych tylko dlatego, że zagęszczenie mieszkańców na osiedlach jest, a na przykład taka dzielnica jak Owczarki, kiedy tereny są do zagospodarowania i potrzebne są większe środki, wydaje mi się krzywdząca dla tych dzielnic, tak? Bo na, tak jak sugerowałam, zrównoważony transport publiczny, czyli typu ścieżki rowerowe, zagospodarowanie terenu, czy utworzenie parków, na przykład rozrywki na tych terenach, ciągle będzie traktowany po macoszemu, że tak powiem, tak? W cudzysłowie. Wydaje mi się, że jest to troszeczkę jednak krzywdzące dla tych dzielnic, bo one ciągle będą zostawały w tyle niestety. Proszę mi, ponieważ te małe osiedla, czyli osiedle mniejsze, osiedle Owczarki, które są najmniejszymi wśród tych 10, są uprzywilejowane względem tych pozostałych. Dlaczego? Dlatego, że pulę środków, którą mamy na okręgi, 30% tej kwoty, 1,5 miliona, czyli 450 tysięcy złotych, podzieliliśmy porówno na każdy ten okręg, bez względu na liczbę mieszkańców. Jaki jest efekt końcowy tego? Jeżeli w Owczarkach zamieszkuje 2219 osób i Owczarki mają do dyspozycji 70 tysięcy złotych, oznacza to, że na jednego mieszkańca Owczarek przypada 35 zł budżetu obywatelskiego, niecałe 33 zł. Natomiast w przeliczeniu na przykład przy tych największych okręgach, na przykład Tarnów 6 marca i Górę Denizonowa, czy na przykład Starówka plus osiedle Wyzwolenia, gdzie w obu tych okręgach jest ponad 14 tysięcy mieszkańców, bo tam jest najbardziej gęste zaludnienie, tam kwota na mieszkańca wynosi 11 zł, czy 12 zł. Tak? Także proporcjonalnie do liczby mieszkańców to te najmniejsze okręgi zyskują dzięki temu. Ja rozumiem, co chce Pani powiedzieć, to są
Tak, to są nisze, które z Rudnikiem oraz Owczarki są najbardziej rozległe w kampanii wyborczej. I być może największe mają braki w infrastrukturze miejskiej. Natomiast no, tak czy inaczej duże osiedla mieszkaniowe, duże organizmy miejskie, takie właśnie jak Starówka, jak Tarkno, jak Strzemięcin, jak osiedle Lotnisko, finansują swoim kosztem właśnie budżet obywatelski w tych mniejszych okręgach. Wyjdą z inicjatywą zbudowania infrastruktury, która będzie służyła całemu miastu, nie tylko im, tylko całemu miastu. Typu właśnie ciągi komunikacyjne, na przykład droga dojazdowa do jeziora Tarkno, które się znajduje w połowie właśnie w tym okręgu wyborczym, to może zgłosić taki projekt jako projekt ogólnomiejski. Jeżeli taki projekt zyska poparcie, to do 250 tysięcy złotych na projekt może być na taką infrastrukturę przekazane. Zgadzam się z tym przeliczeniem, panie radny, ale no de facto liczby pokazują same, jaki okręg nie dostanie jakie pieniążki, tak? Czy nie? Okręg złożony tak, z 2000 mieszkańców zaledwie dostanie aż 70 tysięcy złotych. No właśnie, ale tereny są rozległe, ci ludzie też płacą podatki. Siedmiokrotnie większy okręg wyborczy dostanie tylko 3 razy więcej. No tak, ale no de facto dostanie tylko 70 tysięcy, gdzie potrzeby danego okręgu są dużo, dużo większe. Dostanie aż 30... Tylko dlatego, że mi ludzi mieszka. Aż 35 tysięcy złotych na osobę. No dobrze, ja uważam to za szkodzące tym okręgom. W mojej opinii w ogóle dofinansowanie z budżetu promis zawarte na posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej w zeszłym roku obowiązywał taki 50% udział środków na ruch porówno na każdy okręg, a resztę względem mieszkańców. Natomiast mówię, moim zdaniem powinno być proporcjonalnie. Jeżeli mieszka w danym okręgu wyborczym 2000 osób, to 2000 razy wskaźnik złotych na osobę powinien być. Natomiast mówię, to był wypracowany kompromis. Uważam, że bardzo faworyzuje mniejsze okręgi wyborcze. W każdym razie ja przestaję przy swoim stanowisku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No nie, no na przykład tutaj w okręgu piątym jest to kwota 178 tysięcy, tak? I słyszałem przed chwilą, że jeżeli wygrają dwa projekty po 100 tysięcy, to ten drugi projekt za 100 tysięcy nie wejdzie, a wejdzie projekt, który zdobył mniejszą liczbę głosów. Dlatego proponuję, by wprowadzić maksymalną kwotę projektu 89 tysięcy dla tego okręgu i uczciwe by było wprowadzenie takich uwarunkowań dla wszystkich okręgów. Tak, żeby mogły wygrać projekty, które zdobyły największą liczbę głosów. Dlatego podajemy do publicznej wiadomości, ile środków na poszczególne okręgi wyborcze. Nikt nie powiedział, że mieszkańcy złożą same projekty o wartości... Właśnie o wartości... Tak, to jest maksymalne. Tak, dajemy mieszkańcom informację, że maksymalna wartość projektu to jest 100 tysięcy złotych. Uważam, że to nie jest uczciwe, jeżeli drugi projekt nie wejdzie z większą liczbą głosów. Dlatego wydaje się, że powinniśmy ograniczyć to do kwoty 89 tysięcy. Szanowni Państwo, propozycja oznaczałaby to, że proceduralnie każdy okręg ma jakąś inną pulę środków, tak? Znaczy to było sprawiedliwe, że nie wiem, że w Owczarkach do dyspozycji jest 70 tysięcy, a na przykład, nie wiem, no 100 tysięcy czy ileś... No rok temu to było zdecydowanie proste, tak? Była pola 200 tysięcy i wygrywały dwa projekty, które zdobyły największą liczbę głosów. No tak, ale w zeszłym roku, Szanowni Państwo, w zeszłym roku właśnie przez to, że nie było możliwości, żeby projekty, które zajęły kolejne miejsca, a jeszcze nie wyczerpano tej puli zasobów środków na dany okręg wyborczy, w zeszłym roku, proszę zwrócić uwagę, że z 2 milionów złotych, które mieliśmy do dyspozycji, spożytkowaliśmy zaledwie 1,5 miliona złotych. I 0,5 miliona złotych zostało w budżecie miasta, nie spożytkowane na budżet obywatelski. Natomiast rozwiązanie, które proponujemy Państwu w uchwale, powoduje, że cała kwota 2 milionów złotych może zostać rozdysponowana w poszczególnych okręgach wyborczych. Tak? Czyli więcej, de facto więcej środków dzięki tej uchwale zostaje w okręgu wyborczym niż wynikało to z mechanizmu obowiązującego w roku ubiegłym. Nie, no dla mnie to jest niezrozumiałe, że przegra projekt, który zdobył większą liczbę głosów. W takim przypadku. Dzielimy. Tak, jeżeli pierwsze dwa miejsca zajmują projekty, które przekraczają ten kwotę, to może być zrealizowany tylko jeden. Ale gratis dajemy mieszkańcom to, że pozostała kwota do wyczerpania tej puli na dany okręg może też pójść na ten mniejszy. To jest ten gratis, nie to, że nie możemy zrobić dwóch. Tak? Gdyby zostawić zapisy uchwały obowiązujące w roku ubiegłym, to w danym okręgu, czyli na osiedlu Kopernika i osiedlu Kopernickim, zrealizowany był tylko ten jeden projekt. Ten, który zajął pierwsze miejsce, albo ten, który zajął drugie, już nie mieścił się w danej puli. Tak? Czy to jest zrozumiałe?
Bardzo proszę, pani radna Planowska. Tak, taka propozycja daje szansę tym mniejszym projektom na wejście do, na zrealizowanie, zrealizowanie tych projektów, bo w zasadzie jeśli ktoś wychodzi z założenia, dobra, robimy dwie duże rzeczy, to mniejsze projekty, nie wiem, typu placu zabaw wielki, jakby nie ma szans przebicia się, a tak jest to szansa, że ewentualnie wskoczy. Być może za trzy, w drugim roku, w trzecim roku, ale wskoczy do realizacji. Żeby każdy z nas mógł otrzymać do końca sesji te kwoty preliminarze przeznaczone na każdy okres. Żeby każdy z nas miał te cyferki przed oczami, gdzie inaczej się to rozumuje. Szanowni Państwo, to, że to wyliczenie nie jest załącznikiem do uchwały na tej komisji powołanej przez pana prezydenta do podziału miasta na okręgi wyborcze i tu wielkie ukłony zarówno dla pana naczelnika Wojciecha Witkowskiego, który wykonał naprawdę konkretną pracę, dla pani naczelnik Renaty Ryczyńskiej z Wydziału Spraw Obywatelskich oraz dla pana Tomasza Kopczyńskiego z Wydziału Spraw Organizacyjnych, bo w krótkim czasie, właściwie przez miesiąc z okładem, udało się to miasto podzielić tak i uzyskać tak dokładne informacje, bo to, jeżeli chodzi o stan liczby mieszkańców, jest na 31 grudnia. To są moje wyliczenia, tak? To oczywiście ostateczna kwota, które wyczytałem, one mogą się zmienić o kilkadziesiąt złotych czy kilkaset złotych, tak? Natomiast jakby przeczytałem te kwoty dla zobrazowania Państwu dokładnie, na jakie pieniądze mogą liczyć poszczególne kręgi, ale nie ma problemu, żeby cię teraz skserwuję. Jeżeli pan radny był zakup przeniesiony, czy to by dla radnych? Oczywiście. Okręg Owczarki 70 tysięcy i 8 złotych. 8 złotych. Kuntersztyn, Tuszewo, Sadowo 134 tysiące 10 złotych. Tarpno 18 marca, Góra Karnizynowa 212 tysięcy 66 złotych. Starówka, Osiedle Wyzwolenia 205 tysięcy 462 złote. Osiedle Kopernika i Chomińskie Przedmieście 178 605 zł. Osiedle Kawalerii i Stare Lotnisko 130 302 zł. Osiedle Lotnisko Węgrowo-Kobylanka 166 513 zł. Osiedle Strzemięcin 163 323 zł. Osiedle Rząd 144 795 zł. I osiedle Mniszek 95 636 zł. Gdyby ktoś z Państwa życzył sobie, żeby podać, jaka liczba ludności mieszka w poszczególnych okręgach, to jest nieprzygotowany. To jest inicjatywa uchwałodawcza radnych, aby, no to też bądźmy promotorami budżetu, to jest tylko jeżeli mieszkamy w poszczególnych okręgach, czyli w jednym z 10, to też informujemy mieszkańców do pani, że mamy taką kwotę do podziału. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jeżeli ma pytań, jest. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Strony głosowały za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała także jednogłośnie została podjęta. Dziękuję Państwu. Wyczerpaliśmy. Pan radny Michał Szczypczepek. Tak, uchwała została podjęta. Budowskiego 2015 roku. Chciałem serdecznie podziękować panu Mariuszowi Szczubiołowi, skarbnikowi miasta do dnia dzisiejszego. Bardzo serdecznie dziękuję za wielką pomoc, wkład w wypracowanie mechanizmów budżetu budowskiego na bieżący rok. Kolejnego punktu. Interpelacje. Odpowiedź na interpelacje otrzymali następujący radni. Pan Krzysztof Kosiński, pan Andrzej Wiśniewski. Ja składałem jeszcze tutaj sprawę dotyczącą uzupełnienia mojej interpelacji. Otrzymałem informację od pana sekretarza, że jest to jeszcze w trakcie opracowania. W związku z powyższym informację otrzymam w późniejszym terminie. Czy panowie... Jeszcze pan radny Marek Czepek, ale to jest chyba z innej sesji. Nie, z piątej też, no przepraszam. Interpelacja. Czy ktoś z Państwa do interpelacji chciałby się odnieść? Oczywiście z odpowiedzi nie jestem zadowolony. Pan prezydent w sposób wprost nie ma kompetencji, a to wiem, ja rozumiem, Stowarzyszenia
wszystkie cechują się autonomicznością, suwerennością, ale chciałbym jeszcze raz podkreślić, że wszystkie stowarzyszenia funkcjonujące na terenie miasta Grudziądza podlegają panu prezydentowi z mocy ustawy prawo o stowarzyszeniach. Podlegają w sensie pewnych rozstrzygnięć, jeżeli coś się dzieje na szkodę klubu, coś się dzieje niezgodnie z prawem. Odniosę się do tej kwestii w kolejnej interpelacji w sprawie klubu Stal. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze do interpelacji odpowiedzi? Odpowiedzi, szanowni państwo, nie widzę. Proszę państwa, ja miałem interpelację podczas piątej sesji Rady Miejskiej Grudziądza dotyczącą podania przez pana prezydenta ilości zasobności wjazdów służbowych w latach 2012-2014 pana prezydenta spółki Geotermy Grudziądz. Pozyskanie odpowiedzi na zadane pytanie prosiłem pana prezydenta w trakcie dyskusji nad uchwałą o zmianach budżetowych w związku z potrzebą dokapitalizowania spółki Geotermy Grudziądz o kolejne 400 tysięcy złotych. Otrzymałem pismo wyjaśniające sygnatura NW003-02-215 z 11.03-215, w którym twierdzi pan, panie prezydencie, że nie ma pan możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie ze względów formalno-prawnych. Powołuje się pan na treść ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Opisując poszczególne paragrafy, wskazuje pan, kto może kontrolować spółki. Przypominam, że w moim pytaniu nie było chęci kontroli spółki, lecz znając prawo, zwróciłem się z pytaniem do największego udziałowca spółki, do pana, panie prezydencie. Przypominam, że gmina miasto Grudziądz posiada większościowy pakiet udziałów w spółce prawa handlowego Geotermy Grudziądz. Według wypisu z KRS na dzień 19.03.2015 udział miasta gminy wynosi 96,35%. W wypisie KRS natomiast w działalności spółki Geotermy Grudziądz zapisano wiele zadań, ale nie ma tam działalności ani wojskowej, ani poufnej, ani innych zagrażających bezpieczeństwu państwa, by nie można było odpowiedzieć na zadane przeze mnie pytanie. Chciałem przypomnieć, że radny ma uprawnienia do żądania udostępnienia informacji publicznej, podobnie jak każdy obywatel naszego miasta. Jednak to radny ma szczególne uprawnienia do uzyskania informacji publicznej przetworzonej od organów JST, w których sam działa bez konieczności uzasadniania, że jest mu ona potrzebna dla realizacji interesu publicznego. W związku z powyższym, uprzejmie proszę pana prezydenta o poważne potraktowanie radnego, radnych na przyszłość. Chciałem przypomnieć, że wykonywanie mandatu radnego wiąże się z procesem podejmowania różnego rodzaju decyzji w trakcie prac uchwałodawczych, kontrolnych w Radzie oraz jej komisji. Radny jest także zobowiązany zdawać sprawozdanie ze swojej działalności wyborczej. Aby móc podejmować prawidłowe akty rządzenia jako członek organu administracji publicznej, musi on posiadać rzetelne i aktualne informacje o działalności i zadaniach gminy miasta i ich jednostek organizacyjnych. Stanowi o tym ustawa o finansach publicznych w artykule 31 ust. 1 punkt 6, jak i artykuł 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym jeszcze raz proszę pana prezydenta o odpowiedź na zadane pytanie. Podczas piątej sesji Rada Miasta odpowiedzi oszukuję w formie pisemnej. Z poważaniem. Interpelacje składałam na czwartej sesji. W związku z tym, że moja interpelacja była brana pod uwagę na Komisji Bezpieczeństwa w mieście, chciałabym podziękować Zarządowi Dróg Miejskich za pozytywne rozpatrzenie nie tylko mojej interpelacji, ale młodzieży szkół średnich i mieszkańców ulicy Chełmińskiej. Wprawdzie nie został włączony na przedmiot przejścia czujnik, taki sygnalizacja świetna na czas, ale zostaną te przejścia dodatkowo oświetlone, co nas satysfakcjonuje. Tu chciałabym w moim imieniu i osób, które wraz ze mną składały tę interpelację, serdecznie podziękować za sprawną realizację tego zadania. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym złożyć ponowną interpelację z tego względu, tak jak powiedziałem na wstępie, że nie jestem zadowolony z odpowiedzi, bardziej uszczegóławiając całą sytuację w klubie Stal. Chciałbym ją złożyć w imieniu także przedstawiciela zarządu klubu Stal, członków stowarzyszenia, trenerów, dzieci i rodziców sekcji piłki nożnej. Dotyczy podjęcia niezbędnych i koniecznych działań przez prezydenta miasta Grudziądza z racji sprawowanego nadzoru z mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach. Artykuł 8, 25, 26, 27, 29. W sprawie przywrócenia zgodnych z prawem i misją stowarzyszenia zasad funkcjonowania klubu sportowego Stal
który powinien wypełniać wymagania wyżej wymienionych artykułów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a także zapisy statutu Klubu Sportowego Stal, a w szczególności paragraf 8 i 9. Uzasadnienie. Prawo o stowarzyszeniach opiera się na najważniejszym akcie prawnym, na Konstytucji Rzeczypospolitej, która zgodnie z powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych umożliwia wolność zrzeszania się i równe dla każdego bezwarunkowe prawo uczestnictwa w życiu publicznym. Jest to prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej niepozbawionego praw publicznych. Ocena sytuacji w odniesieniu do treści ustawy. Prawo o stowarzyszeniach w artykule 6 punkt 1 mówi, że tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane. Niestety odczucia trenerów i rodziców sekcji piłkarskiej klubu Stal są odmienne. Dominacja pana prezesa Różyckiego wywołała falę emocji i bardzo duże rozgoryczenie w sekcji piłki nożnej. Spowodowało odejście wielu dzieci trenujących w klubie i ich rodziców. Wdrażany projekt autorski zarządzania klubem, podejmowane decyzje przez pana prezesa i używanie przez niego określeń mój klub, moja kawiarnia, mój hotel narusza dobry zwyczaj solidarnego uczestnictwa w pracy stowarzyszenia wszystkich jego członków, a traktowanie klubu jako wspólne dobro staje się tylko ideą bez znaczenia. Niedopuszczenie nowych członków do stowarzyszenia, niedopuszczenie do ich przyjęcia nasiliło olbrzymie niezadowolenie. Oświadczenie pana prezesa przed 20 rodzicami o chęci podarcia wypełnionych przez nich deklaracji było niespójne z zapisem konstytucji w zakresie wolności zrzeszania się, było naruszeniem prawa o stowarzyszeniach, a także statutu klubu. Nieprzyjęcie ich w poczet członków dokumentuje samowolę pana prezesa. Przypomnę, deklarację złożono 23 stycznia 2015 roku. Do dnia dzisiejszego nie ma decyzji o przyjęciu tych osób w poczet członków stowarzyszenia. Pan prezes zapomniał, co to jest stowarzyszenie, do czego jest powołane i jak funkcjonuje. Zapomniał o artykule 6 punkt 2 Prawo o stowarzyszeniach, które mówi, że nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim. Tu jedno i drugie ma znaczenie w tym przypadku. Rodzice nie należą do stowarzyszenia lub są nieuznani jako członkowie, a tym samym nie potrafią się wykazać społecznie w działaniu, a ich dzieci nie trenują w piłkę nożną, ponosząc szkodę i zaniechania treningu i utratę w rozwoju zdolności sportowych. Pan prezes zapomniał albo też nie zna artykułu 11 Prawa o stowarzyszeniach, który mówi o randze i znaczeniu najwyższej władzy stowarzyszenia, jaką stanowi walne zebranie członków. Niestety złożony wniosek o jego zwołanie do pana prezesa z kilkudziesięcioma podpisami członków klubu, którzy wypisali deklarację członkowską i opłacili składki, nie został uszanowany. Walnego zebrania nie zwołano do dzisiaj, nie podając żadnego uzasadnienia. Sygnalizowany przez rodziców brak dobrego kontaktu z panem prezesem w klubie stał się podłożem do eskalacji niepotrzebnego konfliktu. Wymyślony nowy wzór deklaracji członkowskiej przez prezesa, nawet bez stosownej uchwały walnego zebrania członków, ma się nijak do zdeklarowanej wcześniej woli przystąpienia do stowarzyszenia kilkudziesięciu wspomnianych osób, które wypisały istniejący już i w swej treści prawie taki sam druk deklaracji. Deklarację przyjął jeden z członków zarządu, pan Frelek Tomasz. Miał takie prawo i przekazał je zarządowi. Wymyślony nowy druk miał chyba jedynie zatrzymać napływ nowych członków do stowarzyszenia, co narusza w zasadniczy sposób ustawę Prawo o stowarzyszeniach i statut klubu. Niedorzeczne i kuriozalne stało się ustalenie przez pana prezesa pismem z dnia 9 lutego 2015 roku wpisowego wysokości 1000 zł, o którym informację uzyskali rodzice dzieci z sekcji piłki nożnej
przekazanym i podpisanym przez niego piśmie. Ta decyzja, no i zaporowa wysokość wpisowego narusza paragraf 8 i 9 statutu klubu, który mówi o stworzeniu swym członkom odpowiednich warunków w klubie, warunków przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Odpowiednie warunki wiążą się z zasadą dostępności uprawiania sportu, którą naruszano. Sport stał się niedostępny. Tak wysokie wpisowe jest niemożliwe do uiszczenia przez większość rodziców ze względu na niską dochodowość grudziąckich rodzin, które przeważnie zarabiają nie dużo więcej niż najniższa krajowa. Takie działania nie mają niczego wspólnego z krzewieniem idei powszechności uprawiania sportu i działają na szkodę klubu i jego członków, tych nowych, zawieszonych w próżni także. Po odbytym spotkaniu w zespole szkół w Niszku, po spotkaniu trenerów, rodziców, członków klubu, prezesa i wszystkich zainteresowanych osób, trudno mówić o porozumieniu. Znamienne słowa pana prezesa Różyckiego, wypowiedziane w trakcie spotkania, który pytał członków klubu i trenerów, a co, wy byście chcieli rządzić? Mówią o osuniętym nieporozumieniu idei działania stowarzyszenia i klubu sportowego w oparciu o obowiązujące prawo. Mówią o autokratycznym traktowaniu grupy ludzi, co by nie powiedzieć pełnoprawnych członków stowarzyszenia i narzucaniu im dyktatu przez dwuosobową część zarządu. Odwoływanie jednego z członków zarządu na wyżej wymienionym spotkaniu w szkole, publiczne wnioskowanie o jego zwolnienie pomija w zasadniczy sposób wagę walnego zebrania członków klubu i demokratyczny tryb rozstrzygania wyborów personalnych. Teraz tak, w związku z powyższym, powołując się na zakres kompetencyjny dla właściwego organu, który sprawuje nadzór z mocy ustawy prawo stowarzyszenia, czyli na pana prezydenta w tym przypadku, wnosimy w tej interpelacji o pilną urzędową interwencję w tej sprawie, która pozwoli rozwiązać problemy klubu lub w przypadku braku możliwości konsensusu o ewentualny arbitraż sądowy, o który ma pan prawo i obowiązek wnioskować. Przypomnę, że prezydent nadzoruje z mocy ustawy wszystkie stowarzyszenia. Jeżeli coś dzieje się nie tak, jeżeli zostały naruszone dobra uczestników, tego członków stowarzyszenia, jeżeli stowarzyszenie jest niedostępne dla kogoś, jeżeli są podejmowane złe uchwały. Uchwała dwuosobowego zarządu o 1000 zł wpisowym winna być natychmiast uchylona. Myślę, że wszyscy to rozumieją. Powinna być uchylona przede wszystkim przez zarząd, albo też przez sądowe rozstrzygnięcie, jeżeli się nie da, na pana prezydenta wniosek. Pan prezydent ma takie prawo skierować tą sprawę do sądu. Taka wysokość wpisowego jest całkowicie niezgodna z sprzeczną zasadą dostępności uprawiania sportu, zasadą tworzenia odpowiednich warunków do jego uprawiania, jak i równego traktowania wszystkich członków stowarzyszenia. Jest kanwą także dla tworzenia małych, elitarnych stowarzyszeń wzajemnej adoracji, a taki klub nie zasługuje na finansowanie z budżetu miasta, a powierzony majątek w tym przypadku jest na pewno źle i nieodpowiednio wykorzystywany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, proszę. Stosunkuję się ponownie, pisemnie i udzieli Pan Lewemu odpowiedzi na tę interpelację. Natomiast chciałbym tylko Państwa przy okazji poinformować, że Pan Radny nie jest na bieżąco z informacjami z klubu, ponieważ w miniony poniedziałek prezydent zaprosił do siebie strony tego konfliktu w stowarzyszeniu, były zarówno przedstawiciele sekcji piłkarskiej, jak i zarząd samego klubu. Ustalenia prezydent prosił o porozumienie. Wiele rzeczy zostało na tym spotkaniu wyjaśnionych. Ustalono, że po jakby zrobieniu sprawozdania, ja wiem, że mam ten okres sprawozdawczy, końcówka marca czy kwietnia, w każdym stowarzyszeniu po sporządzeniu odpowiednich bilansów za rok poprzedni będzie zwołane walne zebranie członków tego stowarzyszenia i prezydent sądzi, że ono powinno się odbyć do końca kwietnia bieżącego roku, czyli w najbliższym miesiącu. Po raz kolejny chciałbym tutaj podkreślić, że pan radny cały czas, nie wiem dlaczego, może to celowo robi, ale myli ten równy dostęp do uprawiania sportu dzieci i młodzieży. Panie radny, czym innym jest członek klubu, czyli uczeń, ktoś, kto trenuje, a czym innym jest członek stowarzyszenia. Klub, stowarzyszenie to są trochę inne
inne jakby organizacje, tak, inne kompetencje, to chciałem powiedzieć. Natomiast wydaje nam się, że jest porozumienie w klubie już w tej chwili walne zebranie członków, które powinno odbyć się w najbliższym czasie, powinno to wszystko rozwiązać i współpraca powinna nastąpić już. Dziękuję panie prezydencie. Jeszcze pan powiedział, oczywiście pan prezydent, być może nie wszystko wie, ale mam bieżące informacje także z tego spotkania, które się odbyło, od osoby, która brała udział w tym spotkaniu. Powiedziała, że sprawa wygląda na to, że pewne sprawy, pewne problemy chce się zamieść pod dywan. Tak to określiła. Natomiast co do mojego pomylenia się w tej interpelacji, w uzasadnieniu, które powstało, oświadczam panu, panie prezydencie, że nie pomyliłem się, bo odnosiłem się tylko i wyłącznie do ustawy, do prawa o stowarzyszeniach i do gwarancji, które są zawarte już w Konstytucji o możliwości przystąpienia każdego z obywateli, poza tymi, którzy są pozbawieni praw publicznych, do stowarzyszenia i wpływu na pracę stowarzyszenia, działania w tym stowarzyszeniu, współdecydowania w tym stowarzyszeniu, pełnienia funkcji w tym stowarzyszeniu. Stowarzyszenie nie jest domeną prywatną, stowarzyszenie ma formułę otwartą i to właśnie gwarantuje prawo o stowarzyszeniu, panie prezydencie. Być może pan nie zna dobrze tego prawa. Dziękuję bardzo. Jeszcze jako stowarzyszenie, zakładając nam doskonałe stowarzyszenie, jak pan dobrze wie, może się nas umówić 10 czy 15 osób, możemy kolejne sobie stowarzyszenie założyć, bo mamy to zagwarantowane w Konstytucji. Pan prezydent Szymczalski uczestniczył w spotkaniu poniedziałkowym. Poproszę go również o udzielenie informacji z tego spotkania i być może jeszcze raz ustosunkowanie się do tego, czym jest trenowanie, wstąpienie do klubu przez młodzież, przez dziecko i czy innym członkostwo stowarzyszenia. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ze zdziwieniem wysłuchałem informacji o próbie jakiegoś zamiatania pod dywan. Że takie wrażenie można było odnieść po tym spotkaniu. Pan prezydent wprost wyraził swoje oczekiwania co do dalszego funkcjonowania klubu i jak te zmiany powinny przebiegać. Więc nie ma to nic wspólnego z zamiataniem pod dywan. Natomiast pan radny, nie wiem, nie chcę nazywać tego z jakim uporem, ale ciągle wmawia mieszkańcom Grudziądza, że młodzież, dzieci, która chce trenować w klubie, jest zobowiązana do wniesienia opłaty 1000 zł. To jest kompletna bzdura. Chciałbym to podkreślić. I proszę nie powtarzać tego typu kłamstw, bo każde dziecko, każdy uczeń ma prawo uczestniczenia w zajęciach. Oczywiście pod jednym warunkiem. No, musi mieć odpowiednie badania lekarskie. To nie może sobie przyjść na zajęcia i ćwiczyć, kiedy mu się tylko podoba. Skoro chce być zawodnikiem klubu i chce trenować, to musi pewne kryteria spełnić. Natomiast tym kryterium nie jest na pewno wpłata 1000 zł do stowarzyszenia. W myśl tego, co powiedział pan prezydent Ślusarski, oczywiście nie jest to kompletną bzdurą, to 1000 zł, bo przez sobą mam pismo, myślę, że wielu radnych też oglądało te pisma, które zostały skierowane i są podpisane przez pana prezesa Różyckiego, zostały skierowane do wszystkich członków, do rodziców. W tym piśmie jest zapis. Z uwagi na powyższe, w przypadku dalszego zainteresowania przystąpieniem i przyjęciem w poczet członków stowarzyszenia... Rodzice chcą przystąpić do stowarzyszenia. Jeżeli pan prezes otrzymał kilkadziesiąt deklaracji członkowskich, to z mocy też ustawy prawo stowarzyszenia jest obowiązany do rozpatrzenia tych deklaracji. Jeżeli ktoś będzie pozbawiony praw publicznych, to oczywiście nie może go przyjąć do tego klubu, ale jeżeli ktoś wypełnił deklarację i wpłacił wpisowe, to może się stać członkiem stowarzyszenia. To może się stać. Ja myślę, że jest czas na to, byśmy odczytali. Jak jest zapis? Szanowni państwo, mamy interpelacje, są składane, jeżeli jest dyskusja, to bardzo przewidzimy. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, kwotę tego wpisowego. Natomiast pan radny, jeżeli coś nie pasuje, czy jakby myli się w jakiejś sprawie, momentalnie przerzuca dyskusję na zupełnie inny temat. Ja mówię o tym, że żaden uczeń, żaden młody człowiek, który chce trenować w klubie, nie ma obowiązku wniesienia opłaty 1000 zł po to, żeby trenować w klubie. I z tym pan chyba się zgadza. Natomiast to, co pan tutaj machuje tym dokumentem przez cały czas, jest to dokument skierowany do rodziców, którzy chcą być członkami stowarzyszenia.
Tylko i wyłącznie. I jeżeli nie są członkami stowarzyszenia, w żaden sposób to nie ogranicza możliwości ich dzieciom trenowania w klubie. Rozdzielmy te dwie rzeczy. Rozdzielmy te dwie rzeczy i oczywiście to, co Pan mówi a propos wysokości wpisowego, to jest kwestia bardzo dyskusyjna i z tym się zgadzam. I należałoby poważnie się nad tym zastanowić, z czego to wynika i czy nie należy tego zmienić. Natomiast proszę nie wmawiać mieszkańcom, że dzieci muszą płacić 1000 zł po to, żeby być członkami klubu. Mówimy w tej interwencji, członek klubu, złożone deklaracje, chyba jest to sprawa dość logiczna i przejrzysta i nie chodzi mi o ćwiczenia, o trenowanie w klubie, tylko o członków stowarzyszenia. Każdy ma prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach w tym kraju. Proszę nie pozbawiać tych praw mieszkańców osiedla Miszek. Jeżeli składają deklaracje, to powinni być przyjęci do stowarzyszenia po wypełnieniu deklaracji wpłacenia wpisowego. I dokończę, Panie Prezydencie. Po czym zostanie Pani zaproszona na indywidualną rozmowę w celu określenia form działania na rzecz stowarzyszenia i ustalenia indywidualnego wpisowego, które po analizie ekonomicznej roku 2014 będzie kształtowało się na poziomie 1000 zł. 1000 zł. Tak. Każdy z rodziców, kto chciał być członkiem stowarzyszenia, będzie musiał wpłacić 1000 zł wpisowego. Tak pismo określa. Także że jest tutaj. Mogę, Panie Przewodniczący? Proszę. Według deklaracji złożonej oficjalnie przez Pana Prezesa, nie każdy kandydat na członka stowarzyszenia będzie musiał wpłacić te 1000 zł. I to jest tam zapisane. Jeżeli zdaniem zarządu klubu taka osoba, potencjalny członek stowarzyszenia, będzie mógł świadczyć jakieś prace, usługi na rzecz stowarzyszenia, prezes jest gotowy nawet odstąpić od wpłaty tej kwoty do poziomu zero. Natomiast zakłada, że intencją tego pisma jest, intencja jest taka, jeżeli ktoś chce być tylko członkiem stowarzyszenia i nie świadczyć żadnych prac, usług, żadnych działań na rzecz stowarzyszenia, no to wpłaca te 1000 zł jako swój wkład właśnie do stowarzyszenia. I tylko tyle. Także też pozwólmy stowarzyszeniu decydować, czy władzom stowarzyszenia zgodnie ze statutem do podejmowania pewnych decyzji. Możemy się z nimi nie zgadzać, mogą nie być dyskusyjne, ale rozmawiajmy o faktach i nie mieszajmy członkostwa w klubie z członkostwem w stowarzyszeniu. Ja tylko odnosiłem się do członkostwa w stowarzyszeniu. Tylko o tym mówimy. Mówimy o kilkudziesięciu wypisanych deklaracjach. Ja myślę, że to jest logiczne. I można się z tego śmiać, można odwoływać się do statutu, do wszystkiego, ale sprawa jest bardzo prosta. Natomiast jeżeli Państwo nie wyprostuje się tej całej sytuacji w tym klubie, jeżeli nie będą mieli możliwości powrotu ci, którzy chcą tam ćwiczyć, ale też chcą być członkami stowarzyszenia, to jest bardzo zły znak. No, dziękuję bardzo. Już nie będę tego przedłużał. Interpelację złożę. Proszę o odpowiedź. Dobrze, dziękujemy bardzo. Następnie Pan Radny Kowalski. Bardzo proszę, Pan Radny Kowalski. Tak, moja interpelacja oczywiście. Moja interpelacja do Prezydenta Grudziądza, może sobie pozwolę odczytać. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców osiedla Lotnisko w sprawie możliwości usytuowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 na wysokości osiedla pomiędzy rondami, czyli na ulicy Warszawskiej, przejścia dla pieszych, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie takiej możliwości. Odległość pomiędzy przejściami na wskazanym odcinku wynosi około 900 metrów, co utrudnia mieszkańcom korzystanie z ciągów spacerowych Lasu Rudnickiego. W poprzedniej kadencji radni zwracali uwagę na brak przejścia w wyżej wymienionym miejscu. Niestety w tamtym czasie nie wykazano chęci ani dobrej woli, by problem rozwiązać. Co prawda, zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich sytuowanie, stanowi, iż na przejściu dla pieszych powinna być umieszczona wyspa dzieląca jezdnię ograniczona krawężnikami o szerokości nie mniejszej niż 2 metry, w szczególności na jezdni dwukierunkowej między skrzyżowaniami o liczbie pasów co najmniej 4. Dotyczy to tej ulicy. Kończąc, niemniej przykład przejścia dla pieszych na ulicy Chełmińskiej w pobliżu restauracji i hotelu Rad, zdjęcie w załączeniu, pokazuje, że jak się chce, to i można. Dziękuję. Interpelacji składać. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do zapytań i wolnych głosów. Ja może tylko na samym początku, jeszcze przed udzieleniem Państwu głosu, chciałem mieć deklarację od Pana Radnego Kosińskiego, bo w trakcie omawiania uchwały skargi Pan Radny deklarował, że
chce zawiesić członkostwo w komisji rewizyjnej i takiej instytucji nie ma. Można co najwyżej zrezygnować, można być wyłączony w... To bym bardzo prosił wtedy o pisemną taką informację do biura rady. Rozumiem, dobrze, dziękuję bardzo. Zapytania otrzymali następujący radni: pan Marek Czepek, pan Maciej Gramowski, z uwagi, że panowie są w dniu dzisiejszym nieobecni. Kilka pomiaru świateł na skrzyżowaniu, ponieważ dlaczego pytam? Bo w piątek w jedynce redaktor Weiss podejmował temat i w wielu miastach, chociażby we Wrocławiu, takie liczniki do dzisiaj funkcjonują i nikomu nie przyszło do głowy tych liczników zdejmować. Do tego jeszcze była dyskusja na temat inteligentnych pomiarów, które mogą spowodować większą płynność przejazdu samochodów. I stąd moje pytanie, bo to była bardzo długa, bardzo pouczająca audycja. Mówiono również o tym, że to bardzo podnosi bezpieczeństwo. I moje pytanie jest wprost. Jaki przepis spowodował, że licznik chociażby na skrzyżowaniu szkoły nr 13 został zdjęty? Nie było takiego przepisu mówiącego, że należy to zdjąć. Natomiast co ciekawe, nie ma przepisu, że tego typu liczniki można wierzyć. Więc po pierwsze, nie ma żadnego przepisu w prawie roku drogowym, w rozporządzeniach o znakach świetlnych, aby tego typu w ogóle licznik jest w ogóle dopuszczany przez prawo. On nie jest dopuszczany. W przypadku naszym, państwo wiecie, dokonywaliśmy tutaj 3-miesięcznego testu, były sprawozdania pisane przez Straż Miejską, ilość zdarzeń i tak dalej. Natomiast niezależnie od tego Ministerstwo Infrastruktury za pośrednictwem wojewodów w całej Polsce nakazało wszystkim samorządom zdjęcie tego typu liczników i dano okres zdjęcia tego typu liczników do, panie dyrektorze, kiedy był termin zdjęcia tego. Są w stanie zdjąć te wszystkie liczniki. Dokładnie, więc było taki nakaz obowiązującym prawem, że nie ma żadnego przepisu pozwalającego. Natomiast między innymi w Grudziądzu mieliśmy tutaj Komisję Bezpieczeństwa Ruchu. Takie stowarzyszenie CLIR miało posiedzenie parę miesięcy temu. Był też przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, który pokazywał akurat nam na tej konferencji poszczególne regulacje prawne z Unii Europejskiej, z poszczególnych państw, gdzie tego typu rozwiązania w ogóle funkcjonują. Wydaje się, że w tych państwach jest to tylko dopuszczone, ale dla ruchu pieszego. W przypadku ruchu pojazdów niestety podawane były negatywne skutki. Bardzo często były sytuacje, że kierowcy patrzyli na licznik, dojeżdżając ze skrzyżowania, gdy mieli jeszcze parę sekund na przednik, którzy gwałtownie hamowali, stąd były kolizje, uderzenie w tył pojazdu. Niektórzy przyspieszali gwałtownie, aby zdążyć. Bardzo często, zwłaszcza to pani radna, kobiet dotyczyło, takie rzeczy też pamiętam z tej konferencji, gdzie panie, patrząc, mam 30 sekund, spieszę się do pracy, tak, biorę lusterko i zaczynam się malować, a jak już mi wchodzi zielone światło, to nie rusza po prostu, więc to powodowało komplikacje w tym. Takie są doświadczenia krajów europejskich. Jak pani radna by sobie życzyła, to w zarządzie dróg miejskich są materiały z tej konferencji, jest to pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Natomiast jeszcze raz podkreślam, nie było żadnego przepisu mówiącego o tym, było zalecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, aby zdemontować tego typu liczniki, bo są one niezgodnie z obowiązującym w kraju prawem. Dziękuję panie prezydencie, pan radny Szedowski. Chciałbym się odnieść do już rozmowy, którą toczyliśmy tutaj z panem prezydentem na temat tor dla rorkarzy w Niszku. Pan prezydent zasugerował, żebym sobie go sprawdził, więc sprawdziłem. I zgadzam się akurat tutaj z sugestią radnego Kosińskiego, że jednak ten fragmencik chodnika przez Trawniczek by się przydał dla osób starszych, bo niestety część kierowców parkuje w miejscu wjazdu na ten tor i to jest w jakiś sposób tam utrudnione. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Jedyna ławka, która się znajduje i na której można przesiąść i zmienić na przykład obuwie, znajduje się przy sąsiednim bloku mieszkalnym. Więc przydałyby się przynajmniej jakieś ze dwie ławeczki dla osób, które zamierzają zmienić obuwie i zamierzają sobie tam pojeździć. Kolejna, to już można powiedzieć tak, tutaj nie mamy wpływu na to,
taka uwaga. Część kierowców poza dniami targowymi parkuje sobie bezpośrednio na torze. Więc no, podejrzewam, że z czasem się nauczą, jeżeli zdarzy się jedno czy drugie obtarcie samochodu, no to przestaną. Ale tutaj no, to ja sobie zdaję sprawę z tego, że nikt z nas tutaj nie jest w stanie tego zmienić. Kierowcy po prostu muszą sami się nauczyć. Dziękuję. Kolejny nie jest przygotowany do zajęć. To przejście dla pieszych już jest wykonane. Jak do pana podejdę i panu pokażę zdjęcia z jego wykonania. Natomiast poprosimy być może zarządów miejskich o... To zależy o którym przejściu pan przyjdzie. O tym przejściu, o którym wnioskował pan radny Kłosiński na sesji, aby można było przejść spokojnie z tego toru w stronę osiedla. Zostało w tym tygodniu dokończone. Mam zdjęcia z jego... Ja wykonałem jeszcze, panie prezydencie. A to już jest wykonane, panie rady, widzi pan, że mam się rady. Cieszę się, że pan prezydent jest przy takim razie. Czekaliśmy na to, aż na raz wypuszczą temperaturę, to już tak nie spada, więc można było powtórzone wykonać. Pokażę zdjęcia w tej chwili, natomiast poproszę zarządcę, tam chyba będzie, czy da się w jakiś sposób tablicami czy znakami ograniczyć parkowanie pojazdów na tym torze. Rzeczywiście, no to na pewno dzieciom będzie utrudniać. Już podchodzę. Jeśli można, jeszcze potem o kwestię ławek. No, oczywiście. Dobrze, panie prezydencie, jeszcze raz mam dalsza część. Czy to się być? W kwestii ławek skontaktujemy się z zarządcą. Mówimy o samym targowisku, czy terenie w czy w torze w środku, bo to będzie jak będą... Wygląda to, że optymalne rozwiązanie to była wschodnia część toru. Z tej strony jak wygodnie była, dobrze. Bo z drugiej strony to mamy autobusy, więc dzieci nie miałyby możliwości sobie spokojnego zajmowania. Poinformujemy pana radnego, ja poproszę panie naczelnik pana Sik o zanotowanie tego tematu i jeżeli będą ławki, bo mamy, nie wiem czy jeszcze mamy wody po renowacji parku, to dwie czy trzy ławki rzeczywiście będzie można zamontować. W ubiegłej kadencji uchwaliliśmy nazwę ulicy będącej łącznikiem między ulicą Konarskiego a ulicą nad torem. To jest uliczka Antoniego Czortka. I dwukrotnie zadawałem pytania, kiedy wreszcie pojawią się tabliczki z nazwą tej ulicy. I za każdym razem otrzymywałem odpowiedź, że to nastąpi w dniu uroczystym. Ten dzień uroczysty jakoś nie nadchodzi. Może byśmy się zwrócili do wnioskodawcy pana Drzymalskiego, żeby wyznaczył wreszcie ten dzień, bo tabliczki już są podobno gotowe. Dokładnie, bo czekają. Po prostu wnioskodawca nie chce wyznaczyć terminu, kiedy po prostu uroczyście dokona otwarcia tego. A było takie ustalenia, że pośród uroczyście, bo nie ma problemu, my nawet jutro możemy je zanotować. Tylko żeby później nie było problemu ze strony wnioskodawcy, że on nie miał możliwości ich odsłonięcia uroczyście. Zwróćmy się do niego, że... Ale już wielokrotnie się kontaktowaliśmy z wnioskodawcą. Może jakieś pismo wystosować do wnioskodawcy, nie wiem, jakieś dokumentacje, żeby było, żeby to może jakoś rozwiąże. Nie, ja mogę to zamontować, nie ma problemu. Ustosunkować jakiś termin, no cokolwiek. Panie radny. Szanowni Państwo, bo temat się pojawia regularnie. Ja jestem w bieżącym kontakcie z panem Damianem Drzymalskim, który jest wnioskodawcą, jest dalszym krewnym patrona tej ulicy. Natomiast zgodnie z wolą rodzina, która zamieszkuje w województwie świętokrzyskim, przybyła na tę uroczystość i określą mi miesiąc temu, że maj wchodzi w rachubę. Także mówię, ja jestem w ciągu w kontakcie z panem Damianem Drzymalskim, natomiast mówię, to właśnie to on odracza ten czas do rozwinięcia tej tabliczki. Wymalowanie nowego przejścia dla pieszych na ulicy Portowej w okolicy targowiska miejskiego pod mostem, gdyż w okresie letnim przyjeżdża tam tak dużo samochodów, że nie ma możliwości parkowania na ulicy Wiślanej, Kępowej i po prostu kierowcy zostawiają swoje samochody pod mostem. Nie ma to możliwości przejścia, kierowcy na gminie łamią przepisy przechodząc w okolicy mostu, tam jest ostry zakręt, nie widać pieszych, kierowcy często ostro muszą tam hamować, dlatego proszę właśnie o wykonanie przejścia w tym miejscu. Proponuję, by chociaż teraz przed tym sezonem wymalować, a w przyszłym roku budżetowym obniżyć krawężnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę.
Jest to miejsce niewidoczne, więc w takich miejscach się nie wyznacza przejść dla pieszych, no bo to stwarza realne zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Po drugiej stronie też nie ma chodnika, więc my przeanalizujemy na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i odpowiedź przekażemy pisemnie. Znaczy, przy bramie wjazdowej na targowisko jest już równy odcinek i to miejsce jest doskonale widoczne, więc w okolicy wjazdu na targowisko. To znaczy, no musimy przeanalizować sprawę, bo tam są też bariery bezpieczeństwa i ich nie możemy w dowolnym miejscu sobie przerywać, ponieważ to jest obliczane na odpowiednią długość taka bariera, więc to nie jest tak wcale łatwe, ale Komisja Bezpieczeństwa sprawdzi. Znaczy, jeżeli to przejście nie powstanie, to pieśni właściwie, tak? W dalszym ciągu będą łamać przepisy. Być może kiedyś dojdzie tam do tragedii. Kiedyś pan prezydent wnioskował o udostępnienie mostu dla rowerzystów. Przy okazji tego przejścia dla pieszych można by tam również budować wzdłuż pasów drogę dla rowerów, która w przyszłości umożliwiłaby przejazd przez most. Nie wiem, na jakie etapie tam są prowadzone prace. Czy uda się w ogóle przejechać rowerem po stronie linii kolejowej? Nieszczęsne wydarzenie, kiedy zmarł pieszy potrącony przez rowerzystę. I wtedy poprosiłem pana prezydenta, żeby zwrócił się do zarządcy mostu, czyli do PKP Polskich Linii Kolejowych, z zapytaniem, czy chodnik południowy na moście można przeznaczyć tylko i wyłącznie na ścieżkę rowerową. Otóż nie, ponieważ jest to droga techniczna dla Polskich Kolei Państwowych i nie do Kolei Państwowych. Dziękuję bardzo. Wszyscy grudziąc do tej akcji, która jest bardzo ważna teraz, szczególnie po tym okresie zimowym. Czy jest jakiś zaplanowany harmonogram tych działań? Czy jest podział miasta na jakieś sektory? Bo z tego, co tutaj padło na sali, że tymi miejscami, wyszukiwanie tych miejsc zajmuje się Straż Miejska. Czy właśnie jest jakoś to usystematyzowane. I chciałbym też zwrócić uwagę, właśnie jeden z takich miejsc jest tutaj plac po pozostałościach po kinie Tivola na ulicy Legionów w okolicach tych ruin. Miejsca w mieście, które są we władaniu osób prywatnych, gdzie bardzo często mieszkańcy sąsiednich budynków, bloków wyrzucają śmieci, pomimo tego nawet, że jest posprzątane. Ostatnio miałem spotkanie z właścicielem nieruchomości przy ulicy Podgórnej, tutaj między Podgórną a Zamkową. I też była gazeta pomorska, nawet pokazywała na zdjęciu, tam jest bałagan. I on mówi, i poszliśmy to zobaczyć. Państwo sobie wyobraźcie, że już po posprzątaniu otwiera się okno chyba na drugim piętrze budynku i wlatuje wodę ze śmieciami z drugiego piętra. Więc mamy również tego typu przypadki. To oczywiście nie ma nic wspólnego z harmonogramem. Chciałem podać ten przykład, jak niestety część mieszkańców, bardzo mały margines, ale po prostu sobie lekceważy te przepisy porządkowe. Nie chce im przyjść do najbliższego pojemnika. Panie komendancie. Tak. Proszę bardzo, panie komendancie. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, my przystępując do tej akcji już mieliśmy wytypowanych 30 miejsc, w których chcemy to zrobić. Założenie jest takie, że nie są to miejsca, które są objęte stałą konserwacją, czyli na które wydziały Urzędu Miejskiego nie dokonały przetargu, czyli nie chcemy tu nikogo wyręczać. Są to tereny miejskie, Skarbu Państwa lub tereny, tak jak pan prezydent powiedział, prywatne, w stosunku do których od długiego czasu albo od kilkunastu lat nie można ustalić właściciela. Na przykład takim terenem jest Halera 25, gdzie tam ostatni wpis jest napisany Jan Schmidt czy Smith, 33 rok USA. I od tego czasu nic na ten temat nie wiemy, nieujawniony spadkobierca. A zjeżdżając z wiaduktu po prawej stronie był taki widok, jaki był. Kino Tivoli, czy rejon wokół kina Tivoli, dzisiaj rozpoczęło się sprzątanie lub jutro się rozpocznie sprzątanie i zaplanowane jest tam sprzątanie na 4 dni, bo jest tam naprawdę co robić i po tym, jak stamtąd ten teren zostanie uprzątnięty, chociażby ze względu na bardzo ładny plac zabaw, który został wybudowany w ramach budżetu obywatelskiego, idziemy na ulicę od Polnej do Łyskowskiego, czyli te tereny wzdłuż tych dużych kompleksów ogrodów działkowych i po kolei będziemy się dalej przesuwać. Harmonogram jest precyzyjnie określony.
puszcza takie liczniki, ewentualnie żeby się rozważyli w budżetu w takich kilku miejscach umieszczenie tych liczników dla pieszego przejścia. To wszystko, dziękuję bardzo. Zgadzam się, zamierza inwestować w terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ulicy Granicznej w Związku. Firma uruchomiła ze swojej strony parlamentarzystów z województwa lubuskiego, którzy napisali interpelację poselską. Z naszej strony natomiast pan poseł Tomasz Szymański bardzo ogromnie się zaangażował w całą sprawę, zorganizował kilka spotkań. Były, z tego co wiem, posiedzenia klubu parlamentarnego pod Fatem Obywatelskiej, na których to prezentowano materiały dostarczone przez prezydenta właśnie Grudziądza na temat tej dziwnej sytuacji związanej ze zmianą ustawy o gruntach rolnych i leśnych z 4 września bieżącego roku. Ja może dla Państwa, którzy nie wiedzą, kilka słów, po prostu firma spółki potocznie Stelmet, ale powołał spółkę celową Minister Garden w Grudziądzu. Nabyła grunty od specjalnej strefy za niemałe miliony złotych, 26 hektarów w czerwcu ubiegłego roku, a we wrześniu przy okazji zmian w ustawie o ochronie przyrody zmieniono jeden zapis dotyczący właśnie ustawy o gruntach rolnych i leśnych, który mówi, że również w miastach należy mieć tak zwane odrolnienie, chcąc cokolwiek wybudować. To dotyczy gruntów klasy od do trzeciej B, czyli pierwsza, druga, trzecia A, trzecia B. I w zależności od tej powierzchni zabetonowanej, to już nie będzie biologicznie aktywna, należy wnieść opłaty do marszałka. Opłata jest podzielona na dwie części. Pierwsza jednorazowa. W przypadku firmy Mr. Garden tej opłaty nie będzie. A przypomnę, że z całej tej inwestycji 26-hektarowej około 5,5 hektara to są właśnie grunty klasy trzeciej B. Tej opłaty nie będzie. Pozostała opłata jest tak zwana rozłożona na 10 lat. I szacujemy, że w przypadku firmy Mr. Garden była to opłata około 1 200 000 zł rozłożona na 10 lat, czyli około 120 tysięcy rocznie. Więc mówimy o takich kwotach. Niezależnie firma zdaje sobie z tego sprawę, natomiast nie jest to aż taka kwota, która by przy inwestycji sięgającej prawie nawet i około 250 milionów mogłaby położyć tę całą inwestycję. Prace zaczynają się toczyć, powoli zgłaszają się do ratusza już poszczególni wykonawcy, którzy zaczynają robić uzgodnienia związane z rozpoczęciem tej inwestycji. Między innymi jeszcze w tym tygodniu odbędę spotkanie właśnie z przedstawicielami firmy, która z samą firmą Mr. Garden, która chce przedstawić tam w miarę aktualny harmonogram rozpoczęcia całej tej inwestycji. Jeżeli chodzi o liczniki dla pieszych, sygnalizacji świetlnej, pan dyrektor Morgała, czy są przepisy gdzie dopuszczające tego, twierdzi, że nie ma, nasze prawo nie dopuszcza również tego typu liczników. Natomiast to, co mówiłem we wnioskach, w takim audycie, co Ministerstwo Infrastruktury dokonało, była mowa o ewentualnym zastosowaniu, jeżeli już, to dokładnie dla ruchu pieszego. Dziękuję. Ma wymalowanych pasów ruchu. Dlaczego jest wyłączony jeden pas ruchu ze zjazdu ze Średnicówki na Toronto? Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Kole, więc dlatego tam nie ma tego oznakowania. Ten jeden pas ruchu jest wyłączony po prostu, żeby nie dochodziło kolizji na skrzyżowaniu, bo z dwóch pasów byśmy wjeżdżali na jeden. A przypomnij, że ulica Paderewskiego zarówno w lewą, jak i w prawą stronę jadącą z trasy średnicowej, tak jak ulica Kwidzyńska jest, są to jezdnie o dwóch pasach ruchu, czyli jeden pas zjazdowy, więc tam nie ma możliwości zastosowania dwóch pasów ruchu na rondzie. Czyli uważa pan, że to rondo jest jednopasmowe po prostu? Tak. To jest problem. Czy szerokość tego ronda może być, że dwa samochody będą jechały obok siebie? Czyli? To znaczy, nie, to jest zaprojektowane jako rondo jednopasowe. To znaczy, że jest jakieś węższe od pozostałych rond? Gdzie są dwa pasy ruchu? Nie, nie mówię, że jest węższe, ale jego parametry akurat no, tak są zastosowane, że to jest rondo jednopasowe. Czy jest takie nazewnictwo, czy co? Bo jeżeli, wie pan, no, zmieszczą się dwa samochody, to są dwa pasy ruchu. Jak pan jedzie drogą, na której nie ma wymalowanych pasów ruchu, to znaczy, że jest tylko w jednym kierunku, można się poruszać. Według mnie. Nie. Ale
Ale ja nie mówię o rondzie, mówię o zwykłej drodze, gdzie nie ma żadnych pasów ruchu. Jesteśmy na drodze. No jak nie spełnia? No wyjedźmy na drogi zewnętrzne, gdzie niekoniecznie są pasy ruchu. Według kodeksu, prawda, drogowego, jeżeli zmieszczą się dwa pojazdy, to są dwa pasy ruchu. Ale można by bardzo ładnie zrobić to w ten sposób, że zjeżdżając z trasy średnicowej, prawy pas ruchu udostępnić tylko do skręcających w kierunku Olsztyna, a lewy pas ruchu wyznaczyć do jazdy na wprost na Kwidzy i do jazdy do centrum. I bardzo ładnie rozładowujemy to. Ale dlaczego nie jesteśmy przewidywujący? Ale to nie jest problem. To nie jest problem. Nie będzie kolizji. Ale dlaczego nie mamy ułatwić co na Olsztyn? To już można spokojnie wyjechać z tamtego kierunku. Można to wyznaczyć spokojnie. Czy ja myślę, że szerokość tego ronda chyba nie jest normatywna na dwa pasy, bo w przypadku samochodów osobowych to pewnie dwa się zmieszczą, ale w przypadku łamania się na tym rondzie dwóch zestawów ciężarowych, które mają już po kilkanaście metrów, to może być utrudnione i wtedy będą kłopoty. Na pozostałych rondach to jest taka sama sytuacja. Przy ciężarowych także będą się nakładały na siebie. Dobrze, dziękuję bardzo. Obchodziliśmy uroczyste otwarcie zakładu Limito. Nawet był pan Lech Wałęsa. A w poniedziałek dowiedziałem się, że Limito zostało sprzedane. Czy możemy się dowiedzieć, kto kupił? Bo tam dosyć ostro z pracownikami, trochę straszą ich. Ale nikt nic nie wie. Informacji. Natomiast wiem, że od kilkunastu miesięcy fundusz inwestycyjny, który był właścicielem spółki Limito, starał się o znalezienie kupca, aby sprzedać całą spółkę, tak zwaną fundusze. Fundusze inwestycyjne do 5 lat są właścicielami danej przedsiębiorstw, potem muszą je po prostu dalej odsprzedać. Taka jest zasada działania funduszy, więc to była kwestia naturalna, że zakład zostanie sprzedany. Nie mam wiedzy, kto nabył ten zakład. Wiem, że były prowadzone rozmowy z inwestorami z Francji, którzy zamierzali rozwijać ten zakład. Natomiast czy to akurat oni kupili, co do mnie powiedzieć, bo takiej wiedzy dzisiaj nie posiadam. Chciałem się spytać, czy jest w Grudziądzu zielona fala? W szczególności chodzi mi o odcinek tutaj, odcinek Piłsudskiego, Fosza, Falera. Jadąc, sprawdziłem z prawidłową prędkością. Czterokrotnie zatrzymuje się na czerwonym świetle, nie wliczając to specjalnych przejść dla pieszych, które są również związane z sygnalizacją świetlną. Także pytam, czy jest możliwość wprowadzenia zielonej fali, czy na tym odcinku jest taka szansa? W odcinku nie ma zielonej fali, jak najbardziej można ją wprowadzić, ale to się wiąże z tym, że trzeba wymienić wszystkie sterowniki, żeby po prostu, bo mamy różnych producentów sterowników, nie da się modułów wprowadzić, żeby te sygnalizacje ze sobą się widziały, tak mówiąc kolokwialnie, więc jest możliwość, ale no, możemy oszacować, jaka wartość środków do poniesienia by była, żeby po prostu to zamontować. Zdrowia od ulicy Szkolnej. Tam trwały na chodniku jakieś prace. Po tych pracach została na całej długości taka luf po prostu, zasypany no, takim szlakiem, czymś takim, ale w wyniku, nie wiem, czy opadów, czy czegoś, zrobiły się takie większe wgłębienia. To nie jest utrudnienie dla osób pieszych, ale dla osób, które poruszają się na wózkach, jest to duże utrudnienie. I ostatnio tam doszło do takiej, szczerze mówiąc, niebezpiecznej sytuacji. Opiekun osoby niepełnosprawnej nie zachował należytej uwagi i wywrócił panią w wózku. Czy można by tam jakoś interweniować, żeby... Ja tam byłem, oglądałem, to tam wymaga, no, taczka żwiru, że tak powiem, i dobrze rozłożyć. Czy ktoś mógłby to zainterweniować tam w miarę szybko? Dziękuję. Panie prezydencie, proszę pan był gościem z Zarządu Dróg Miejskich o sprawdzenie tematu i przekazanie informacji dla pana radnego. Myślę, że już załatwiony temat. Dziękuję bardzo. To się odpowiedzi na moje zapytanie, nie dlatego, że ktoś był opieszały, tylko właśnie wręcz odwrotnie. Chciałem podziękować za interwencję w sprawie przygotowania oświetlenia i projektu oświetlenia w części
parku za pętlą tramwajową w Tarwnie. Tam takie miejsce niebezpieczne, nieoświetlone w godzinach wieczornych. Chciałem podziękować za szybką interwencję. Już jesteśmy po konsultacjach i tam będzie się ta sytuacja bezpieczeństwa poprawiała. Bardzo dziękuję. Jedno zdanie w sprawie tutaj poruszonej przez Krzysztofa, w sprawie Stowarzyszenia Stal. Taki apel do prezydenta, żeby może od tego punktu zaczął i może to rozwiąże sprawę. Chodzi o to, że ustawa o stowarzyszeniach zaczyna się taką preambułą odnośnie dostępności do stowarzyszenia. Ta dostępność jest uzasadniana tam wolnością i równością, konstytucją. Generalnie powołuje się tam na zapisy konstytucyjne. A tutaj w tym momencie, jeżeli się stawia 1000 zł, jeszcze do tego mówi się, że to 1000, drugi 500, trzeci 0, to nie jest równy dostęp. I to łamie moim zdaniem tą zasadę, tą ustawę i konstytucję. Dziękuję bardzo. Zgłaszałem problem nieczynnych toalet. Dzisiaj, jeszcze powiem sprawdzić, po 2 miesiąca klamka nie została zamontowana. Ile możemy czekać? Jesteśmy miastem bez toalet publicznych. 2 miesiące minęły. Bardzo proszę panią dyrektor Wielkowską. Bardzo proszę panią dyrektor Wielkową. Panie prezydencie, państwo radni, rozumiem, że tutaj chodzi panu o toaletę przy Gisaku. Naprawialiśmy nie dlatego, że nie wiem dlaczego mielibyśmy nie naprawiać, tylko toaleta co roku od wielu lat jest wyłączana na okres zimowy, w związku z tym, że jej zamocowanie i zamontowanie w terenie jest takie, że toaleta zimą nie może być użytkowana, ponieważ rury zamarzają. I co roku ona jest wyłączana z użytkowania przy pierwszych mrozach i w marcu jest jakby włączana z powrotem do użytkowania, kiedy także pojawi się klamka i będzie ona czynna. Dziękuję bardzo. Mówicie tu słusznie wniosek pana radnego rady o toaletach. Oczywiście Grzyniec potrzebuje dobrych wizytówek, darmowych, ogólnie dostępnych całodobowo, szaletów miejsc. Tego dzisiaj nie mamy i to nie jest miasto turystyczne. To, co jest na Placu Stycznej, na Błoniach, to jest, no można powiedzieć, jak tu kolega mówi, to jest skandal. Taka forma toalety, która się zatrzaskuje, zamyka, jest niedostępna, czasami brak klapki, pieniądze, czasami ktoś tamtego wyłamie się, zabierze, ukradnie. No takie historie mają niestety całe miejsce. I trzeba nad tym tematem się pochylić, zastanowić, by stworzyć. A teraz wracając do tematu, to znaczy jedno pytanie dotyczące targowisk MPG-owskich. Znowu taki układ do MPG, no mianowicie o stawkach, które ponoszą osoby, które handlują towarami na targowiskach MPG. Czy to akurat wczoraj spotkałem się z osobami, które handlują w Tarnie na tym wyznaczonym targowisku. No i tam wywołała oczywiście bulwersująca sytuacja pani, która przyjechała z 3 wytłaczankami jajek, została obciążona opłatą 25 zł z tego względu, że nie ma wykupionego abonamentu. Ja proszę, aby uczulić w sposób szczególny pracowników, którzy zbierają te opłaty, przekazać to prezesowi MPGN-u, aby nie traktował wszystkich tak jedną miarą i niestety zabrali prawdopodobnie wszystkie pieniądze tej kobiecie, które zarobiła. Pracownicy sąsiedni się zbuntowali, wywołało to u nich dość duże emocje. Prosiłbym pan prezydent przeprowadził rozmowę z administratorem targowiska, z prezesem MPG, czyli z osobą, która nadzoruje pobieranie, pobór tych opłat, bo uważam, że to jest nielogiczne, niespójne. Jeżeli jest problem jakiś z udowodnieniem tego, to mogę potwierdzić to poprzez zebranie danych od tych osób, których to dotyczyło i to przedstawione poprzez zeznania. Dziękuję bardzo. Dziękuję uchwała Rady Miejskiej. Wybieramy z powodzą w imieniu ratusza, tak? Więc może należałoby powrócić te, jak pan radny sugeruje, te zmiany uchwały Rady Miejskiej, bo to jest pytanie, no kto ma określać, tak? Czy to jest jedna wytłaczanka, czy to jest 5, czy w samochodzie nie jest kolejnych 10, tak? To jest bardzo ciężko dla poborcy, on musi decydować na miejscu, w jaki sposób pobrać opłatę. To jest kwestia, jeżeli dokonywany jest handel, zgodnie z prawem, on należy pobrać tą opłatę. Więc trudno tutaj no, przeprowadzać rozmowę nie wiem, z prezesem czy z pracownikiem, który idzie w teren. Proszę bardzo. Prawa była zweryfikowana na miejscu, natomiast ogólnie handlowcy skarżą się na szereg, mówią o dodatkowej opłacie, która została wprowadzona, nie wiem na jakie podstawy, bo to się zastanawiam, za wjazd samochodem i za rozładunek z samochodu. Jest to kilkadziesiąt złotych, tak pan akurat, który dotyczy, to jest 40 zł, po zapłaconym co miesiąc
abonamentem i tak dalej, poza postojowym mieście dodatkowym, to jeszcze doszła ta opłata za rozładunek. No jest tych opłat przynajmniej trzy, one są i one dosyć spore. Ja bym prosił o dodatkowo jednolicie. Być może należy pracować nad projektem uchwały, który stworzy bardzo czytelny i przejrzysty sposób pobierania tych opłat i ograniczy to w jakimś stopniu w pewnym zakresie graficznego wymiaru, bo faktycznie, jeżeli mamy do czynienia z incydentalnym handlowcem, że tak powiem, jeżeli się pobiera od niego 25 zł jako karę za brak abonamentu tak zwanego, czy ewentualnie czynsz, bo tam jest i czynsz, są takie dziwne pojęcia, także narzuca się taką karę, to jest okropne, bo niestety zabiera się cały dochód z tych trzech wypłaczanych, a to miało miejsce i to potwierdzają sąsiadujący handlowcy i ci, którzy widzieli tą sytuację. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze przed samym końcem chciałem Państwa poinformować i przypomnieć o składaniu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia roku bieżącego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Ten obowiązek oczywiście trzeba wypełnić. I Szanowni Państwo, przechodzimy do ostatniego punktu. Wysoka Rado, zamykam 6. sesję Rady Miejskiej Grudziądza.